Marku, coś szumi. Dobra. Tylko cię informuję. Nie wiem, czy to początek katastrofy, czy... Dobra. Wiertarkę. Zebrało go na robienie płaskorzeźby ze ściany w bloku z płyty. Dobry wieczór. To od razu może sprostowanie, że nie tyle Nidzica, co nie Nidzica, bo nie jesteśmy, jak to tradycyjnie przez wszystkie festiwale bywało w Nidzicy, tylko jesteśmy w Mierkach. To są stosunkowo niedaleko, ale jednak różnica jest. No po prostu zamek w Nidzicy. Uczestność musi odremontować krzyżaków. Tak jest. Krzyżacy muszą być odremontowani, postawi się im windę, wymieni się im podłogi i pewno 26. festiwal będzie już w Nidzicy. Natomiast ten jubileuszowy jubileuszowy jest w Mierkach. No i z tej okazji zaprosiliśmy organizatora tego festiwalu, bo od 25 lat niesie ten krzyż, a może nie krzyż, nie wiem, zaraz zapytamy. W każdym razie 25 lat Festiwal Fantastyki, Międzynarodowy Festiwal Fantastyki, bo o tym też warto powiedzieć, już się odbywa. No i cóż, Wojku, oddajemy Ci głos. Naszym gościem jest, pierwszym gościem, to od razu podkreślę, jest Wojtek Sedeńko. I już oddajemy Ci głos. Jak to się stało, że tak postanowiłeś ten krzyż, czy też nie krzyż, wziąć sobie na plecy? Dobry wieczór. Nie jest to krzyż. Gdyby to był krzyż, pewnie bym go nie brał na plecy. Jest to wielka przyjemność organizowania takich spotkań z tak wspaniałymi ludźmi i z tak wspaniałymi uczestnikami. A przez 25 lat udało się naprawdę bardzo wielu gości ściągnąć z całego świata, bo polscy twórcy przyjeżdżają co roku regularnie wielką liczbą. I bawimy się i myślę, że dużą zasługą tego długiego stażu festiwalowego jest to, że doczekaliśmy się naprawdę wiernych uczestników, wiernych słuchaczy, odbiorców tych wykładów, które się odbywają co roku w czerwcu. No to z takich ciekawostek warto powiedzieć, że tutaj gośćmi byli no, ludzie związani z fantastyką, ale tacy topowi. No, oczywiście pierwszym przykładem będzie chociażby Martin, który tu w tej chwili w dalszym ciągu wszyscy mniej lub bardziej zatyka ich, kiedy oglądają Grę o Tron, a on tutaj był. No tutaj, jak tutaj, w Nidzicy na zamku był. Tak, był George R.R. Martin w 2011 roku. I wszyscy, co nie byli wtedy, mogą żałować. Oczywiście, dlatego że wątpię, żeby druga okazja do zobaczenia i posłuchania Martina zdarzyła się w Polsce. Dlatego że tylko na tę jego wizytę czekaliśmy około 3 lat. Warunki były też bardzo wysoko postawione, jeśli chodzi o transport, zakwaterowanie. Ale przyjęliśmy go z polską gościnnością i bardzo mu się w Polsce podobało. Myślę, że miało też to wpływ na sprzedaż jego książek, a jednocześnie on przyjechał do nas dokładnie w dniu zakończenia pierwszego sezonu w Stanach Zjednoczonych. HBO opuszczał właśnie ostatni odcinek i zaczęła się ta martinomania. Ale to jest taka, powiedzmy, najgłośniejsza medialnie postać, ale dla mnie wielkim pisarzem ze Stanów Zjednoczonych, którego gościliśmy, jest John Crowley. To jest wymieniany w sumie chyba w pierwszej piątce współczesnych powieściopisarzy amerykańskich. On pisze nie tylko fantastykę. Byli tacy tuzowie jak Brian Aldiss, autor Cieplarni czy Non-Stopu. Był Robert Silverberg, autor znakomitych książek. Tego autora szczególnie cenię. To jest mój ulubiony, jeden z moich ulubionych autorów. No, ale to myślę, że tak... No było wielu. Około... około 40 pisarzy gościliśmy zagranicznych, z zachodu i ze wschodu. Trudno byłoby tutaj ich wymieniać, bo to za długa lista. Jasne. Ja chciałem zapytać o taką sprawę, bo wielu z naszych słuchaczy pewno kojarzy konwenty z jakimiś takimi olbrzymimi imprezami typu Pyrkon, typu jakaś inna impreza, gdzie się tłumy przewalają w różnych strojach z mieczami, przebrani za czarowników płci obojga i to tak mniej więcej wygląda.
Festiwal w Nidzicy, czy też w tym roku nie Nidzicy, jest inny. To jest zupełnie inna impreza. Na czym to polega? Dlaczego tak? Jaka to jest impreza? Bo to chodzi o medium. W momencie, kiedy ktoś się chce bawić w anime, w mangę, w przebieranie, no to musi się spotykać z innego rodzaju publicznością i wymaga czegoś innego, hałasu, muzyki, wielu oglądaczy. My postawiliśmy na literaturę i na film. I to jest zupełnie inne medium. Ono wymaga wyciszenia, więc dużo mniejsza grupa odbiorców, bo festiwal gromadzi około 300 uczestników, ale takich, którzy się znają na literaturze i którzy tłumnie wypełniają salę, słuchając wykładów gości zaproszonych. Nie jest to, to może zabrzmieć, że atmosfera jest trochę drętwawa, tak? Wykład. Nie, festiwal też ma atmosferę, myślę, niepowtarzalną, bo chodziło dla mnie zawsze o to, żeby nie izolować gości od uczestników, żeby ich ze sobą zaprzyjaźnić, żeby poznać. Dzisiaj na przykład dosłownie przed pół godziną zetknąłem ze sobą towarzystwo naukowców, literaturoznawców zajmujących się fantastyką. Osoby, które znały się dotąd ze słyszenia, w tej chwili widzę, że na dworze po prostu się zebrało znakomite kombo ludzi i dyskusja po prostu wre, naprawdę. Myślę, że Wymieniają poglądy. To są sami doktoranci, habilitacje, profesury już tam i tak dalej. No tak, a siedzą wśród uczestników i trwa zażarta, wspaniała dyskusja. Chciałem zwrócić uwagę, że stadion właściwie uniemożliwia rozmowę. Rozmowy się zwykle toczą tam, gdzie jest wyciszenie pewne i bliskość kontaktu krzesła, obok krzesła, ten, który przemawia blisko tego, który słucha. Ten festiwal rzeczywiście, jego istota to są rozmowy międzyludzkie, rozmowy między autorami, przede wszystkim między autorami, bo tu jest ogromna ilość młodych, starych, ci młodzi dojeżdżają, spotykają starszych, starsi się cieszą, że spotkali jeszcze starszych i tak dalej. I tak to się z roku na rok posuwa, a bez przerwy podłączają się nowi ludzie. Nowi ludzie wchodzą. To jest taka samonapędzająca się, jak na razie, lokomotywa. A ja powiem słuchaczom jedną ważną rzecz. Nasz gość Wojtek Sedeńko. To jest człowiek, który w polskiej fantastyce zrobił wiele, ale to są takie gładkie słówka. Powiem tylko, że przede wszystkim jest człowiekiem, który bardzo dużo książek wydaje w tej chwili. Jego wydawnictwo Solaris, no właściwie tę klasykę fantastyki to już ma właściwie w tej chwili w swoim portfolio, czy jakżeż to w ofercie, po prostu ma. I każdy, kto by tę klasykę chciał poznać, to wystarczy, że się wydawnictwem Solaris zainteresuje w necie, w końcu nie jest to problem, żeby znaleźć. Ale wspomnę też jeszcze o tym, że Wojtek, nasz gość, jest znany z tego, że w tak zwanym międzyczasie, bo w ciągu tych 25 lat, a właściwie wcześniej, zorganizował kilka ważnych dla fantastyki antologii. Wojtku, oddaję Ci głos, bo to już jakby zapowiedziałem, a teraz trochę powiedz o tych antologiach. Co Cię tak korciło, żeby kolejne książki powstawały, aż w końcu doszedłeś do tego, że masz wydawnictwo i to wydawnictwo niebanalne, które naprawdę udostępnia tę fantastykę ze złotych czasów fantastyki naukowej. No, jako czytelnik w latach 80. zajmowałem się trochę wydawaniem fanzinów i klubówek. I poczułem, że bycie wydawcą może być bardzo fajną, przyjemną pracą, polegającą na tym, co lubię, czyli na czytaniu książek. Czasami jest to trudniejsza praca, bo przychodzi tekst debiutanta, który jest interesujący, ale źle napisany i trzeba trochę ołówkiem i gumką poharować. I wtedy to poczułem. Ja pierwszą antologię polskiej fantastyki wzorowaną na słynnej antologii Dangerous Vision Harlana Ellisona. U mnie to się nazywało Wizje Alternatywne. Zredagowałem w 90 roku. To było w parę miesięcy po przełomie, po 4 czerwca. Jeszcze chyba w sumie nie było tego rządu mazowieckiego, tak mi się wydaje. Zacząłem pracować z autorami. Nie było internetu, więc wysyłałem listy, dzwoniłem pod wskazanymi przez przyjaciół numery. I tak znalazłem autorów, którzy napisali opowiadania specjalne do antologii. To była pierwsza antologia, w której teksty napisano specjalnie dla niej, nie pod jakiś zadany temat, ale dyskutowaliśmy o takiej świeżej, już pozbawionej cenzury
antologii. I ta antologia się ukazała tak naprawdę w ciągu 4 miesięcy od zebrania. To był absolutny rekord świata wówczas, bo kto pamięta, Wiktor bardzo dobrze wie, ile się lat oczekiwało na wydanie książek. Naprawdę to był wielki fakt. Od tamtej pory zrobiłem ponad 30 antologii. Amerykańskich, rosyjskich, sowieckich. Samych wizji alternatywnych było kilka. Wizji alternatywnych było 6 tomów. Plus kilka jeszcze antologii tematycznych z literaturą postapokaliptyczną czy z rosyjską. Też troszeczkę tak stymulowałem Rosjan, na przykład chciałem w jakiś sposób zareklamować sagę Wiedźmina Sapkowskiego, z tym, że Sapkowski i tak jest tam traktowany na wschodzie jak gwiazda rocka. Jak on wychodzi z limuzyny przed konwentem, to wręcz to wygląda na szaleństwo, jakby Beatlesi przyjechali. I postanowiłem rozgłosić razem z Pawłem Laudańskim wśród rosyjskich autorów propozycję napisania opowiadań ze świata Wiedźmina. Ta antologia się ukazała w Polsce, a potem się ukazała w Rosji. Oczywiście nie musieli przekładać tych opowiadań. Ta antologia została wybrana najlepszą antologią w Rosji chyba w 2013 roku, tak mi się wydaje, już nie pamiętam daty dobrze. Także no, w jaki sposób się tam przyczyniliśmy do reklamy polskiej fantastyki na wschodzie. A powiedz Wojtku, w ofercie wydawnictwa Solaris, tych takich topowych wydawnictw, topowych książek, zbiorów opowiadań, należących do przyszłości fantastyki, ale jednak tej takiej chyba tego najlepszego okresu, no, z mojego starczego punktu widzenia to pewno najlepszego, czy złotego okresu. Ile macie właściwie? Ile to jest tomów, różnego rodzaju tytułów? Znaczy według takiej mojej szacunkowo mogę powiedzieć. Szacunkowo, no tak, to już do takich liczb dochodzimy. Zredakowałem i wydałem około 600 książek z fantastyki światowej. To jest działalność od 99 roku, czyli 19 lat. Można sobie przeliczyć, ile to jest pozycji w rok. Z tym, że no, wydawnictwo jest niszowe. Zabrzmi śmiesznie, bo wydajemy więcej książek niż niektóre oficyny bardzo mocno reklamujące się. Ale jest to wydawnictwo niszowe, zwłaszcza, że kilka lat temu przeszliśmy na tryb drukowania książki w momencie spłynięcia zamówienia poprzez internet, dzięki posiadaniu własnej drukarni cyfrowej. I to była chyba pierwsza propozycja polskiego wydawcy, który w ten sposób postanowił i sprzedawać, i handlować książkami wyłącznie w internecie, poza rynkiem książki, czyli empikami, księgarniami stacjonarnymi, hurtowniami. Skontaktowałem się z wieloma pisarzami i chciałem wydać pozycję, którą uważam, że powinny być cały czas na rynku. Bo taka książka jest non-stop na rynku. W momencie, kiedy spłynie zamówienie, ona jest dodrukowywana. Umowy są tak skonstruowane, że jeżeli autor stwierdzi, że znajdzie wydawcę lepszego na przykład, który mu zaoferuje warunki, 10 tysięcy nakład na przykład, no to rozwiązujemy w dniu, kiedy zgłosi takie zapotrzebowanie. Po prostu się nie napinamy, robimy swoje, a dzięki temu no, są dostępne książki Burunia Trepki, są książki Żercińskiego, są książki Wiktora Żywkiewicza, który siedzi obok. Wydawcy nie chcieliby ich wznawiać, no tak. Bo istnieje dosyć duże ryzyko porażki wydawniczej na bardzo kulawym polskim rynku dzisiaj. A tutaj ta książka jest i wozimy je na różnego rodzaju festyny, festiwale. Te książki, które wymieniłeś, to jest Archiwum Polskiej Fantastyki. Tak, to jest. Ale to nie jest jedyna, seria, którą Solaris wypuszcza na rynek. To jest seria Archiwum Polskiej Fantastyki, ma prezentować najciekawszych autorów obecnie niewydawanych, bo przecież nie ma w serii Lema, Ziemkiewicza i kilku innych autorów, ale Sapkowskiego, Dukaja, bo oni są stale wydawani i wznawiani, ale miała prezentować polską fantastykę XX wieku, zaczynając od Żuławskiego po Żercińskiego, czyli koniec XX wieku. Zresztą XX wiek według mnie to jest jedyne stulecie, gdzie science fiction było popularne. Dzisiaj ta popularność bardzo wygasa, wycisza się. No dobrze, postaramy się w takim razie poprawić, ale rozumiem, że
No to dobrze, to w każdym razie miejmy nadzieję, że mimo kiksów związanych z telefonem którymś tutaj, to wszystko się toczy normalnie, jesteśmy słyszalni. Ja może bym miał jeszcze do Wojtka Szedynki takie pytanie, na które akurat znam odpowiedź, ale zapytam. Chciałbym wymusić na nim tą prostą odpowiedź. Otóż w każdej literaturze sensacyjnej, w każdym dobrym przynajmniej kryminale jest zawsze pytanie o motywy zbrodni. Powiedz mi tak uczciwie, dlaczego? My tutaj reklamujemy Ciebie jako organizatora. Kto to jest organizator? Dyrektor, główny księgowy? Dlaczego Ty żeś to wszystko zrobił? Może dlatego, że wariat jestem. No tak, to jest wersja optymistyczna. To przejdźmy do innych wersji. No ja jestem, jeżeli się w czymś zakocham, a w fantastyce zakochałem się jako kilkulatek, gdy ciocia podsunęła mi książki Lema, których niewiele rozumiałem, ale to było to uderzenie. No to jest właśnie ta odpowiedź. Miłość albo szaleństwo, ale do tego się tylko mężczyzna musi mieć odwagę, żeby do tego przyznać zwykle po prostu. No także jak kocham, to już na zabój i do końca. No tak, ale wróćmy jeszcze, bo mówiliśmy o archiwum polskiej fantastyki, ale tam są jeszcze inne serie. Wiem, że książki Borowsa i to z różnych cykli są u Ciebie dostępne. Gdzie indziej ciężko je dostać. Jest cały cykl marsjański, jest Pellucidar, tak, to się tak wymawia, więc czegoś się jeszcze nauczyłem. No, powiedz coś jeszcze, co masz w ofercie, bo tego jest sporo. Taką drugą serią obok archiwum jest seria Galaktyka Gutenberga, prezentująca starość, wydawane sprzed 100 lat, jak właśnie Barrows. Jest to klasyka fantastyki amerykańskiej i sowieckiej, bo tam nie ma rosyjskiej fantastyki, ale tej pisanej przez pisarzy radzieckich. I to jest ta druga seria. I tam jest co czytać w tej radzieckiej fantastyce? Jest duża grupa czytelników, duża, to jest powiedzmy kilkaset osób, duża grupa czytelników, którzy są rozkochani w rosyjskiej fantastyce. Ale oczywiście nie puszczę takich jakichś tam socrealistycznych trupów, tylko nie, jakieś takie... Te socrealizmy wypadły, umarły śmiercią naturalną. Chyba że z punktu socjologicznego było w nich coś ciekawego, jak w przypadku Jefremowa, Godzina próby. Ale Rosjanie zawsze chcieli pisać o człowieku, o świecie, jego problemach. Ta fantastyka była jakby obok. Tam nie ma śmigających gwiazdolotów, które się rozsmarowują po granicach wszechświata. I nie ma strzelających działek, jak w Gwiezdnych Wojnach czy Star Treku. To tam na pierwsze miejsce jest zawsze człowiek lub jakiś problem. No dobrze. To Wojtku. Myślę, że w Twoim imieniu możemy zaprosić na, no teraz już 26. Festiwal Fantastyki, chyba do Nidzicy. No myślę, że jeszcze możemy rok się w Mierkach pobawić, bo jest nam tu dobrze. Tak? I, bo wiadomo, jak budownictwo w Polsce wygląda. Ja raczej nie obstawiam tego, że w czerwcu przyszłego roku zamek już będzie... Myślisz, że tej winty nie postawią tam jeszcze? Może to nie jest tak proste, to jest budowa średniowieczna, może jacyś krzyżacy wyjdą z podziemi i jeszcze rozmłócą po prostu tę firmę budowlaną. Zobaczymy. Okej. No cóż, myślę, że Wojtka wypuścimy, bo on nie dość, że organizator, to jeszcze podgłodniały troszeczkę. Jeszcze w dodatku dzisiaj impreza się nie kończy, dzisiaj jest biesiada na festiwalu, w związku z tym to dziękujemy Ci, Wojtku. Dziękujemy. A już z nami jest następny gość, gościmy Marka Oramusa, pisarza, którego mam nadzieję naszym słuchaczom przedstawiać nie trzeba. Dzień dobry. O, już się pisarz przywitał. No cóż, mamy gościa. Wiktorze, zaczynaj. Przesłuchanie. Wiesz, cóż ja tutaj mogę po prostu, Marku. Ja to dla mnie nie jesteś gościem niestety, ale przyjacielem od wielu lat. Dlaczego niestety? Nie, no to takie słowo kokietyczne. Zwrot retoryczny. Marku, powiedz, co Cię tutaj przyciąga do tego festiwalu akurat? Dlaczego tutaj przebywasz? Sadenko tutaj powiedział coś na temat, dlaczego to robi.
A ja jeszcze czujnie przyjrzałem listę weteranów, weteranów festiwalu. No to, Marku, jesteś jednym z tych weteranów, którzy tutaj naprawdę długo bywają. No cóż, byłem na pierwszym festiwalu, jeszcze on się tak nie nazywał. I jeździłem właściwie co rok, z wyjątkiem na jeden rok, kiedy urodziło mi się dziecko, więc uważam się za częściowo usprawiedliwionego. Nie mam kompletu zwycięstwa, ale jestem dość blisko. A jeszcze dlaczego? Dla atmosfery, dla spotykania się z ludźmi, którzy tak samo jak ja próbują tu znaleźć coś dla siebie. I okazuje się, że z tymi ludźmi nie mogę się spotkać na innych konwentach. Inne konwenty się jakoś tak, nie zawaham się użyć słowa, zdegenerowały, że się po prostu tam źle czuję. Powiem o jednym konwencie. Parę lat temu byłem na konwencie Pyrkon w Poznaniu, który kiedyś był miłym, kameralnym konwentem, a teraz się przerodził w takiego molocha na 25 tysięcy ludzi albo i więcej. I szliśmy z Dominiką po terenach targowych, gdzie to się odbywało, wśród strasznej ciżby ludzi i minęło pół godziny, zanim zobaczyłem pierwszą znajomą twarz. Był to Jacek Inglot, który mi powiedział, że rzeczywiście on też idzie pół godziny i dopiero my jesteśmy pierwszymi znajomymi gębami, które widzi. To się wszystko szalenie skomercjalizowało. Pokazuje się rzeczy, które nie mają nic wspólnego z fantastyką. Niedawno na którymś konwencie oglądałem dwie panienki przebrane w jakieś wykwintne suknie, młode panienki, z zaciekawieniem oglądające miecze i sztylety. Więc za moich czasów byłoby to nie do pomyślenia, bo dama takich rzeczy nie bierze do ręki, chyba że się trudni skrytobójstwem albo jakimś innym tego typu fachem. Więc Wojtek zorganizował konwent, a potem festiwal fantastyki, który jest dla mnie odpowiedni i w którym się mieszczą wszystkie te stare rzeczy, które ja lubię, to znaczy książka, film, spotkanie z ciekawym autorem, okazja do porozmawiania o tym i owym, okazja już w moim przypadku do powspominania, bo się ma te 160 lat, więc kawałek czasu się przeżyło. No i to mnie tu ściąga. No, akurat w Kalbornii i w Mierkach dochodzi jeszcze krajobraz, dochodzi jezioro, dochodzą przyjemne warunki pobytu. Ja jeziora nie mam pod oknem w domu na przykład, a tu mam. Wstaję rano i idę do okna, patrzę jezioro. Jak to u Chłaski było powiedziane, samowity jezior. Ja chciałbym zapytać, bo u Wojtka Sedenki w Solarisie ukazują się w tej chwili dzieła, nie wiem jak to określić, wszystkie Marka Oramusa. Może powiedzmy o tym, bo to rzecz jest chyba ważna, bo książka na przykład Senni Zwycięzcy, którą ja pamiętam z lat 80., z pierwszej połowy lat 80., to w tym pierwszym wydaniu to ona już jest dawno, dawno zapomniana. Później były kolejne, ale czemu zdecydowałeś się na dzieła wszystkie? Pięknie wydane zresztą. One się nie nazywają dzieła wszystkie, ponieważ nie chciałem, żeby się tak nazywały. Nazywają się powieści i opowiadania Marka Oramusa. I to brzmi neutralnie, znośnie dla każdego. A dzieła to pisał Tolstoj, Szekspir i tam jacyś inni. Więc nie chciałem, żeby się ze mnie śmiali po prostu. Różni nieżyczliwi dla mnie obserwatorzy moich poczynań i wobec tego dałem taki tytuł. Wojtek się zgodził na to, żeby to wydać. Tych książek będzie 9, czyli cała fantastyka taka beletrystyczna, którą napisałem. Oprócz tego napisałem trochę krytyk, także razem to byłoby 15 książek, ale krytyki wychodzą w innej serii. I bardzo mi się ta seria podoba, mimo że mam w niej koleżeństwo i towarzystwo. Natomiast
Jest taki moment, że człowiek dokonuje obrachunku swojej twórczości, patrzy, co zrobił, co mu się nie udało zrobić. Tego, co się nie udało zrobić, jest oczywiście zawsze więcej niż tego, co się zrobiło. I to porządkowanie twórczości wymaga ode mnie, żebym pewne rzeczy przeczytał. Ja przepraszam na chwileczkę, bo mam niepokojące objawy tutaj. Marku, czy nas słychać? Halo, halo? Właśnie tak podejrzewałem, że nas urwało. Słyszymy się, słyszymy. To nas przerwało. Padło. Dobra, to już jesteśmy, jesteśmy w takim razie, no cóż, jeszcze raz w takim razie o tej serii zapytamy naszego gościa, bo gdzieś w tych okolicach miałem wrażenie, że się rzecz wysypała. To cóż, prosimy jeszcze o powtórzenie. Jesteśmy przy tych nie dziełach wszystkich. Tak jest, nie nazwałem tego dziełami wszystkimi, ponieważ nie wiem, czy one są wszystkie, a poza tym wolałem to nazwać opowiadania i powieści Marka Aureliusza, żeby mniej życzliwi obserwatorzy moich poczynań nie śmiali się ze mnie, że dzieła, a Tolstoj też dzieła, a Szekspir dzieła. I to tak, jakbym się stawiał w tym szeregu. Więc nie dzieła, nie wybrane, nie zebrane, nie żadne. Jakieś książki po prostu do poczytania. No i musiałem pogrupować swoją twórczość, przeczytać ją przede wszystkim ponownie, poprawić, bo się okazało, że pewne rzeczy są sprawiające o niepokój, które tam porządne na przykład korektorki w czytelników mojej debiutanckiej powieści puszczały takie rzeczy, jak cofnął się do tyłu, no to już jest klasyczny przykład pleonazmu i to poszło, to można sobie zobaczyć w pierwszym wydaniu, że tam jest. Więc czyściłem z takich rzeczy i udostępniłem książki czytelnikom na nowo, żeby kupić i czytać, bo tamte wydania albo się rozprzedały, albo są zapomniane dawno, albo coś się z nimi stało. Wyrosło młode pokolenie czytelników, którzy w ogóle nie wie, że jest taki autor o moim imieniu. Myślę, że wiedzą, natomiast myślę, że ważne jest pewne podkreślenie, szczególnie ważne dla słuchaczy audycji, którą prowadzimy co dwa tygodnie, która się nazywa trochę groźnie, bo ABW, ale rozszyfrowując ten skrót, to jest Antologia Bibliotekarium Warsztaty. I tam niektórzy, niestety nasi słuchacze, nie są w stanie uwierzyć w to, że autor może poprawiać swoje prace, swoje utwory bardzo, bardzo długo. Tu macie Państwo najlepszy przykład, że po wielu, wielu latach utwór, który był publikowany, który został poznany przez czytelników. Mało poznany. Tak, oczywiście, że tak. Wszyscy padali prawie na kolana z zakwitu. No ewidentnie, że Senni Zwycięzcy to był hit wtedy. Nie wiem, czy się tego słowa chyba nie używało nawet, ale w każdym razie to była pozycja wydawnicza poszukiwana, a się okazuje, że mijają lata i nagle autor mówi to, co przed chwilą Marek Aureliusz powiedział, że tam się znajdowały rzeczy, które był skłonny poprawić. No powiedzmy, że ja to poprawiam, ale nie piszę na nowo. No, tak. Każdy tekst można poprawić, bo jak się go czyta po jakimś czasie, to się widzi inne rzeczy, których się nie widziało wcześniej. W ogóle z czytaniem własnych tekstów to jest kłopot, bo człowiek ma takie, autor ma wbudowane takie jakby życzliwe nastawienie wobec swoich tekstów. Dlatego koniecznie trzeba to dać komuś innemu jeszcze. Albo czytać samemu po długim czasie, żeby się miało dystans, żeby się to czytało jako obcy tekst. Mnie się to udało, bo pewne rzeczy nie były wznawiane no, w ćwierć wieku. Na przykład powieść Święto Śmiechu, którą w tej chwili można kupić tu w księgarni u Wojtka, nie była wznawiana 23 lata, od 1995 roku. Więc no, przez ten czas się różne rzeczy zmieniły. Pewne fragmenty mogą nawet brzmieć archaicznie, ale to zostawiłem. I tu się kierowałem przykazaniem pana Stanisława Lema, który powiedział, że
pewne rzeczy, pewne książki swoje musiałby pisać od nowa. Więc zamiast tego on woli pisać nowe książki, a tamte po prostu niech zastygną w taki kształt, w jakim były, i spokój, i temu dajemy spokój. No, gdyby Lem po prostu wyznawał inne nastawienie, no to, to przecież obłok Magellana to by trzeba po prostu tak czyścić jak szopę na wiosnę, no bo są tam takie kawałki, które naprawdę brzmią tragikomicznie. Rozdział komuniści. No. Rozdział komuniści i w ogóle tam te różne opisy dobrobytu komunistycznego w 30 wieku i tak dalej, i tak dalej. No, więc mając takie naukowe podbudowanie, że tak powiem, od najwyższych autorytetów, zabrałem się za to, no i czytam po kolei te kawałki i w miarę jak Wojtek je wydaje, no to ja im zsyłam do produkcji. Wiesz, Marku, co powiedziałeś tutaj w tej wypowiedzi, między innymi, bo poza tymi osobistymi rzeczami, to zwróciłeś uwagę na to, co właściwie tutaj dokonał Wojtek Szedeńko. Otóż Wojtek Szedeńko w tym czasie i miejscu, w którym my się znajdujemy, stworzył adres, po którym może każdy czytelnik sięgnąć i otrzymać dowolną książkę z puli wielkiej literatury science fiction światowej, polskiej, jakiegokolwiek czasu. Normalnie te książki były rozproszone. Po prostu gdzieś po jakichś wydawnictwach, po latach, kiedy zostały wydane i tak dalej. A tutaj to jest wszystko pod jednym adresem mailowym właściwie, nie? No i dlatego to jest ogromna, nieważna rzecz, że każdy ma bezpośredni dostęp do źródła właściwie. A ja z kolei chciałem zapytać, bo tutaj się w pewnym momencie pojawił Stanisław Lem. Nasz gość jest... To zawsze mam kłopoty, no, znawcą. W każdym razie człowiekiem, który sporo o Lemie wie. Nawet książkę był popełnił na temat Lema właśnie, dokładnie. Skąd to zainteresowanie? Dlaczego tak? Czy ten Lem fascynował dlatego, że był taki wielki? Czy że dlatego, że jednak tam no, był taki wielki? Nie do końca. To jest parę powodów, bo moja znajomość z fantastyką zaczęła się od Lema. Przeczytałem powieść Astronauci, która była drukowana w odcinkach w takim piśmie harcerskim Świat Młodych. No i okazało się, że to były przedruki z książki, która wyszła. Mój kolega z ławki miał tą książkę w domu, przyniósł mi, no i ją przeczytałem. Byłem zachwycony i mówię, to jest to, o co chodzi, coś takiego to można czytać, a nie Nad Niemnem czy Dziurdziowie. No. I w ten sposób doszedłem do fantastyki. Drugi powód był taki, że dorastałem w momencie, kiedy Stanisław Lem był kimś wielkim. On jest dalej wielkim, tylko że już nie żyje, ale wtedy tworzył, działał, udzielał wywiadów. Był takim elementem świata, do którego nie sposób się było nie odnosić, zwłaszcza jeżeli się czytało fantastykę, a potem uprawiało podobny rodzaj twórczości. Ktoś napisał o moim pisaniu, czy o mojej krytyce, że moje pisanie wzięło się z Lema i ze sprzeciwu wobec Lema. I ja myślę, że to jest prawda. Że człowiek chciał przeczytać coś dobrego, no to sięgał po Lema. Jak chciał coś napisać, to starał się pisać tak jak Lem. Co oczywiście było niemożliwe, no ale te starania, no to trzeba jednak podkreślić. No i Lem był takim drogowskazem, takim punktem odniesienia. Nawet jak już go potem nie było, albo jak stracił ochotę do pisania beletrystyki fantastycznej, co nastąpiło względnie szybko. Moim zdaniem za szybko, bo to są lata, powiedzmy, 87, 8 ubiegłego wieku. Potem Lem jeszcze 20 lat żył i właściwie nie pisał nic z beletrystyki, jakieś pojedyncze rzeczy. Więc jeżeli się miało koło siebie w zasięgu ręki
tak wielką postać polskiej kultury i polskiej fantastyki, to nie sposób było udawać, że się tego nie widzi, że tego nie ma, że do tego się człowiek jakoś nie odnosi. To był po części paraliżujący strach, może przesadzam trochę, ale poprzeczkę Lem zawiesił niezwykle wysoko i jak się do tej poprzeczki już prawie doskakiwało, to można było powiedzieć, że się uprawia znośną fantastykę. Po przeskoczeniu tej poprzeczki, to przynajmniej w moim wypadku, to raczej mowy nie było, bo Lem miał taką frazę, miał taką znajomość nauki, o której ja wtedy nie mogłem marzyć i do dziś bym miał trudności z wytrzymaniem, z dotrzymaniem mu kroku. No w miarę jak się starzał, jego powiedzmy zainteresowania się zmieniały. Pisał trochę gorzej. Twierdził w wywiadzie, że przestaje pisać dlatego, ponieważ na starość zdumiewająca liczba twórców pisała słabe rzeczy. On by chciał zostać zapamiętany jako autor rzeczy dobrych. Ja całkowicie rozumiem tą opinię i podzielam i tak się powinno, zdaje się, postępować. Wow. A wracając jeszcze na chwilę do Lema, to ta książka Bogowie Lema, do kogo ona jest adresowana? Ja ją adresowałem do czytelników, bo to jest zebrane z takich okazjonalnych tekstów. Adresowałem ją do czytelników, którzy znają twórczość Lema. No bo jak ktoś nie zna, no to nie wie, o czym jest mówione. I tam sobie pozwoliłem równocześnie, oprócz oczywiście oddawania Lemowi co Lemowe, pozwoliłem sobie na krytykę pewnych aspektów Lemowej twórczości. Na przykład Lem popełniał błędy naukowe. Na przykład na obcej planecie astronauta idzie i pije sobie ze strumyka, bo jest zmęczony. Ten strumyk tam, a na tej planecie jest życie. No to przecież ktoś, kto jest lekarzem z wykształcenia, powinien uważać na takie rzeczy, bo doznać infekcji na obcej planecie inną mikroflorą, to jest prawie pewna śmierć. Tak. Więc tego typu rzeczy mu wytykałem i mam wrażenie, że słusznie jest taki rozdział cały. No i nie wszystkie rzeczy mi się podobały, które Lem przeprowadzał koncepcyjnie w swoich rzeczach. Miałem do tego prawo jako czytelnik dyskutować z tymi rozwiązaniami i pozwoliłem sobie na to. Miałem poza tym dobre wywiady z Lemem, bo zrobiłem 3 wywiady z Lemem, z czego najobszerniejszy do Playboya i to on miał ponad 20 stron, więc Lem tam się zdążył wypowiedzieć o wszystkim. Natomiast udało mi się porozmawiać również ze współpracownikami Lema, to znaczy z jego tłumaczem i agentem Francem Rottensteinerem z Wiednia i z jego dobrym tłumaczem Michaelem Kendlem z Ameryki. I oni mi tam zeznawali dość bulwersujące rzeczy na temat Lema, ale to nie chcę o tym opowiadać, bo kto chce, no to sobie kupi książkę i przeczyta, prawda? Ale bardzo ważną rzecz, że chyba tutaj jak Marek ci zadawał pytanie, dlaczego użyłeś 2 słów, które są właściwie istotą każdego ucznia Bogiem Abradom, w jakiejkolwiek dziedzinie, w jakiejkolwiek filozofii, czy w czymkolwiek. Mistrz i sprzeciw, prawda? W tym jest zawarte wszystko to, co następcy mają do zaoferowania po prostu. Przyjąć od mistrza i sprzeciwić się w ramach oczywiście pewnego rozsądku i tak dalej. To jest właściwie piękne. Dzięki temu idziemy do przodu. A ja chciałbym zapytać jeszcze o cykl felietonów. Dzisiaj jest takie słowo, które się nadużywa, słowo kultowy, no ale zostawmy to słowo, w każdym razie zbliżamy się gdzieś do tego. To był cykl felietonów Piąte Piwo. Słyszałem, że Piąte Piwo ma wrócić. No już wróciło właściwie, bo ukazuje się Feniks, taki może kwartalnik, to się nazywa Feniks Antologia. I zwrócili się do mnie redaktorzy tego periodyku,
żeby wznowić tam piąte piwa. Ja się zgodziłem, bo to dość rzadko trzeba pisać, więc nie jest to forsowne. Otóż czasem coś trzeba do tego przeczytać, bo koncepcja tego polega na tym, żeby opowiadać o literaturze w sposób felietonowy. Nie są to recenzje, bo to nie spełniają mocy definicyjnej recenzji, tylko to są takie moje luźne dywagacje. Metoda tego była taka, że zaczynam nie z gruszki, nie z pietruszki, a potem piszę o książce i uciekam z tej książki do poważnych rzeczy czasami. Dam przykład, pisałem o Fonagucie, to zacząłem o tym, jak chuligani na stadionie dali mu myślenicę, opluli sędziego i wygrażali mu tam kawałkami cegły i lżyli go z ochotą i malowniczo. I potem przechodziłem do Foneguta i pisałem takimi akapitami, jak to Fonegut zwykł robić. I starałem się te jego odzywki małpować tam, ohaha, ulala, tak było i tak dalej. I miałem z tego straszną zabawę, bo wydawało mi się, że uczestniczę w rozmowie z Fonegutem prawie tak, jakbym tu siedział i rozmawiał z wami. No, więc to była formuła strasznie pojemna, ponieważ można w nią było wcisnąć właściwie wszystko. Jeden z tych felietonów polegał na tym, że o książce napisałem dosłownie 4 linijki, a całą resztę pisałem o przeprowadzce redakcji ze starego miejsca na nowe. Czyli wiesz co, Markus, tego przebija bardzo fajna taka dykteryjka na temat, że jak się osiągnie pewien wiek, trzeba już człowiekowi nie zadawać pytań, czekać na odpowiedź, tylko dać mu pogadać po prostu. Tak, dać mu pogadać, poględzić, tylko trzeba go zdyscyplinować jednak, żeby nie był za bardzo rozwlekły, bo rozwlekłość jest jednak pierwszym wrogiem sztuki, a drugim jest nuda. No. A to ja chciałbym jeszcze zapytać tak typowo, tak kronikarsko, które to jest miejsce, w którym ukazuje się, czy Feniks, antologia, które to jest miejsce, w którym ukazuje się felieton Piąte Piwo? No, ukazuje się tak, jak się ukazywał w Feniksie, bo one wystartowały w Feniksie w roku 90. Rafał Ziemkiewicz, który miał być wtedy naczelnym tego Feniksa i potem był przez jakiś czas, zwrócił się do mnie, czym nie chciał pisać felietonu do tego pisemka i zostawił mi pomysł po prostu, znaczy mówi, co sobie wymyślisz, to będziemy drukowali. No to ja sobie wymyśliłem takie, no i okazało się, że wydrukowałem tego ponad 150 sztuk i zrobiłem z tego dwie książki, więc pod pewnymi względami mi się to bardzo opłaciło. Raz na jeden z konwentów przyszedł katecheta z jakiejś szkoły, przyniósł zeszyt taki akademicki, stukartkowy, z powklejanymi tymi piątymi piwami i zachwalał mi. Ja mówię, proszę księdza, proszę mi nie mówić, że one są dobre, bo ja o tym wiem. Tylko chciałem uciąć ten podłog jego elokwencji. I on mówi, ja się tym posługuję w mojej pracy duszpasterskiej i tam z pedagogicznej z uczniami. No już nie chciałem drążyć w jaki sposób i tak dalej, ale fakt, że wyrzekł takie zdanie do mnie. Proszę, to się nazywa trafić pod strzechy. Dzwonnicę nawet. No tak, faktycznie, że pod jakimś dzwonem. Ale to prawda. To ja zapytam, to takie pytanie którego autorzy pewno nie lubią, nawet na pewno ich nie lubią, ale to pewno czytelnicy czy słuchacze by nam nie darowali, gdybym tego nie zrobił. Czy Marek Oramus jeszcze pisze? Tak. Nowe rzeczy. Tak. Literackie. Tak, ja zastanawiam, no, na pewno będę musiał pisać trochę opowiadań, ponieważ w tym spisie, który tam drukujemy, w powieściach i opowiadaniach Marka Oramusa jest 9 tom, który jest gotowy w połowie. To są opowiadania. Więc parę opowiadań muszę dopisać, żeby wypełnić ten tom. Poza tym dość długo już nie pisałem nic, więc chodzą mi po głowie różne pomysły, ale też nie do wszystkiego chce mi się zginać już. Już jestem na tyle stary, że pewne pomysły, które bym pisał w młodości, wydają mi się dziś nieatrakcyjne, puste i bezwartościowe, tak na
Człowiek by chciał, żeby zostało po nim po prostu samo wielkie. Oczywiście tak się nie da zrobić, bo trochę słabizny trzeba naprodukować przy okazji i cała umiejętność polega na tym tylko, żeby tą słabiznę umieć wydzielić i wyeliminować. I to jest właściwie, oprócz umiejętności pisania, naczelna umiejętność każdego autora. Jeżeli się tej umiejętności nie ma, jeżeli dyskryminator jest otwarty za łagodnie, to nie można wtedy powiedzieć, że twórczość tego autora jest dobra, bo ona będzie co najmniej nierówna. Będą się trafiały rzeczy dobre i rzeczy słabe. I będą mówić, a to taki falowiec po prostu. Tu mu się uda, tam wpadka i tak. No, więc będę coś pisał, bo mi chodzi po głowie parę pomysłów, ale nie śpieszę się. Tak jakbym miał żyć wiecznie. Opowiadam żonie i dziecku, że gdybym miał żyć 160 lat, to bym sobie właśnie z takim tempem tego pisania radził. I też mam świadomość, że czytelnicy niespecjalnie czekają na to, co napiszę, bo mają swoich nowych idoli. I umiejętność czytania, co tu będziemy kryli, jest w zaniku. Jeżeli ja dawniej na spotkaniu mówiłem do ludzi tytuł i już widziałem, że jarzą, że czytali, że tego, to teraz muszę opowiedzieć treść danej tego, żeby móc się odbić do jakichś takich dalszych rozważań. Nie czytali, jak czyta jedna osoba albo dwie, to jest dobrze. I to samo występuje na przykład na anglistyce, bo mi opowiada żona, która jest anglistką i przepytuje zawsze na początku studentów, coście czytali. No to mówią jej, co czytali i to włos na głowie powstaje czasami. I to są filolodzy, to mają być zawodowi filolodzy. No to jeszcze na koniec, myśmy jakiś rok temu mniej więcej tutaj w audycji Bibliotekarium rozmawiali z Wiktorem o książce, o antologii noszącej tytuł Przedmurze. Tam jest twoje opowiadanie i to takie z tych nowszych, no chociażby z treści sądząc, bo odnosi się do pewnego zjawiska, które się pojawiło jakiś czas temu. Czy coś o tym zechciałbyś powiedzieć, o tej antologii i o tym, jak tam zaistniałeś w tej antologii? Wojtek mi powiedział, żeby pisać opowiadanie i ja się zgodziłem. Mówię, jest okazja napisać coś, a zaraz biorą, drukują. No kiedy ja tak miałem, prawda? Więc, ale jak to zwykle, zwlekałem do ostatniej chwili, aż prawie już było za późno i napisałem to Przedmurze, ponieważ Wojtek mi mówił, że nachylenie antologii jest fantastyko-socjologiczne. Więc ja zrobiłem taką parodię opowiadania w opowiadaniu i jednocześnie zrobiłem taką jakby sytuację historyczną, oczywiście wycelowaną w przyszłość, że Polska jest przed murzem, ale w drugą stronę, ponieważ na zachodzie mamy kalifat składający się z Francji, dużej części Niemiec i północnych Włoch. I ten kalifat zagraża całej Europie. My znowu stoimy wobec przeważającej siły i musimy sobie z tym jakoś poradzić. I o tym jest opowiadanie. A Wojtek, który nie miał tytułu do antologii, Właśnie go znalazł, to Przedmurze mu strasznie zapasowało i wziął to na tytuł książki. No ja z tym już nie miałem nic wspólnego. Dziękujemy. Dziękujemy za wizytę w naszym takim zaimprowizowanym studiu na festiwalu, na 25. Festiwalu Fantastyki. Dziękujemy jeszcze raz. Ja nie dziękuję do końca. A dobrze, to jeszcze Wiktor Łap, proszę bardzo. Ja mam po prostu... Ja zawsze przed szereg wychodzę. Nie, tu nie chodzi. Ja mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze tutaj przed tym mikrofonem. No daj Boże. Za 2 lata po prostu. Daj Boże. Zamyślimy o tym, co żeśmy dzisiaj powiedzieli. Nie? Ja bym nawet powiedział, daj Boże, za 10 i za 50 lat, bo to znaczy, żebyśmy wtedy jeszcze żyli. Dziękuję Wam za zaproszenie. Dziękujemy. A z nami jest już następny gość. Zapraszamy następnego. Przyjaciel Abramusza zresztą. Tak jest, wielki. Tak jest. Zapraszamy. Gościu. Wielki, niewielki, wieloletni. Wieloletni. Tak, z nami jest w tej chwili, oj, wszystkie funkcje jakbym wymienił. Powiedz imię, nazwisko, to będzie starszy. No dobrze. To z nami jest Maciej Parowski. Człowiek, który przez długi czas, ja to tak się podśpiewam, to był pan Fantastyka.
On właściwie dzielił, rządził, na pewno nie dzielił, rządził po prostu polską fantastyką. Wynajdował pisarzy, wyciągał ich tam, nie wiem, z czarnych dziur albo z różnych innych miejsc. W każdym razie dzięki redaktorowi Parowskiemu kilka znanych nazwisk się pojawiło. No jakie się pojawiły na przykład? Sapkowski, Huberat, Dukaj, Sobota, Białęcka, Brzezińska, wojowałem z nią, ale dziękowałem za nią Bogu, bo była dobra. Jak on to pięknie powiedział, wojowałem z nią, ale dziękowałem Bogu, bo była dobra. Wiesz, to jest tak, wyciągałem. To jest taki dowcip, co robisz, się mięska, schodzie masz. No samo przypełzło. Więc trochę tak to było. Był miesięcznik fantastyka, był to miesięcznik wielki. I troszeczkę, tak mówiąc szczerze, jedyny. I trochę nie bardzo było gdzie drukować indziej, jak nie w nim. I ja tak zasłuchałem się na tych nazwiskach, zresztą był Nowak, tam był Kochański, tam był Ziemkiewicz, mój wróg i kumpel. Tam to dziwne, wróg i kumpel. To potem. I przecież ci nowi autorzy, i Cetnarowski, i ten mój następca naczelny, mylą się na nazwiska, bo tego było strasznie dużo. Powiem tak, to nawet jest okazja do reklamy. Robię teraz leksykon moich autorów, alfabetyczny leksykon moich autorów, bo wymieniam ich alfabetycznie, ale nie od początku do końca, tylko dekadami, tam, czy piątkami lat, kiedy to się stawało, coś zmieniało się, tak, za wolności, za niewoli, tam, pierwsze lata wolności, późniejsze lata wolności. To będzie gruba książka. Tak. I ja tak tych nazwisk to mógłbym pewnie wyliczyć około 1000, ale wybrałem 150 nazwisk. No i to wszystko było ludzie, którzy w tym czasie fantastycznie drukowali. I niektórzy z nich drukują dalej u mojego następcy Michała Cetnarowskiego. I to była taka funkcja kulturotwórcza pisma, funkcja strasznie ważna dla literatury, że było miejsce, gdzie młodzi ludzie, którzy uprawiają literaturę wyobraźni, mają gdzie przyjść. I ja miałem różne spory ze środowiskiem młodych, starych, że tę fantastykę zmieniłem, że źle ją dobierałem, że wymyśliłem sobie fantastykę religijną, bo jestem katol, że wymyśliłem sobie fantastykę alternatywną, bo jestem antykomuch. Nieprawda. Starczyło mi rozsądku, żeby się poznawać na nowych odmianach literatury. Mam wrażenie, że musiałbym się skupić, żeby powiedzieć, o co chodzi, że pozwoliłem zaistnieć paru gatunkom, z którymi się nie zgadzałem, paru odmianom, paru opcjom. Był to czas wielkiej przemiany, lata 82-2018. To był czas, ja funkcjonowałem do 13. Był czas wielkiej przemiany. Zmienił się w Polsce system, zmienił się w Europie układ sił, zmieniły się gatunki, zmieniła się definicja literatury, zmieniła się definicja nauki. Pamiętam, jak w 90 roku robiłem wywiad z panią, która kieruje Biblioteką Myśli Współczesnej w Państwowym Instytucie Wydawniczym. To było plus minus nieskończoność, powiedziała, wie pan, nie istnieje takie pojęcie jak światopogląd naukowy. Są światopoglądy. Więc przecież to było nie do pomyślenia, jakbyśmy zaczynali. No i w tym czasie przydał ktoś taki jak ja, nie powiem, że bez kręgosłupa, ale z szerokim gustem, który kocha różne rodzaje literatury, który nie przywiązuje się do ortodoksji, którego to było dobre w mojej funkcji. Troszeczkę nuży klasyka, widzi tę mechaniczność stwarzania klasycznych wizji, te co one same siebie kręcą, a tu ma płynąć, każde zdanie ma być zaskoczeniem, każde zdanie ma być aforyzmem, to się ma być inne. Ja byłem na to czuły, kochałem tę fantastykę, ale miłością inżyniera, który przestał być inżynierem, bo nie chciał nim być, bo był z duszy humanistą. I ja nie bym myślił sobie przemiany, ja bym tylko usposobionym przez biografię, geny i właściwy sytuację, człowiek na właściwym miejscu. Ale mówię tam, wiesz, Wiktor, ale mówiłem tym moim antagonistom. Panowie, robilibyście co innego na moim miejscu? Nie poznalibyście się na Złotej Galerze? Nie poznalibyście się na Kalwarii 18? Naprawdę byście nie poznali się, że opowiadanie
Zabójca Czarownic i ten, i Wiedźmin, tutaj Kochański, tam Ziemkiewicz, to jest nowa jakość. Przecież strasznie mało o co się pokłócić. Strasznie mało i tak właśnie myślę, że jest na facet, bo ja miałem, pamiętam, że zdarzało mi się, że były bardzo zwaśnione obozy, też w szkole. I rozmawiałem z tymi i z tymi. I to tolerowali, że ja z tamtym i z tamtym. I tu w tej fantastyce ta moja cecha charakteru, czy ta może ułomność, się chyba przydała. Ale żebyś nie był, Maśku, tak za bardzo zachwycony sobą, to ja ci podpowiem, proszę ciebie, że jednak miałeś kilka niezłych, łbów do pomocy w tym całym procederze doboru. Miałeś Leszka Jęczmyka, miałeś Oramusa, miałeś... Kogo tam jeszcze, bo już nie pamiętam, ale miałeś ludzi. Wiesz, miałem Andrzeja Niewiadowskiego. No dokładnie. To jest z innej parafii, ale jak tutaj przysłał Gadań Złotego Galera, no to ja zgłupiałem. No to za dobre. On mówi, że ma 16 lat, że on jest Starnowa. No 16-latek Starnowa, takie opowiadanie. Idę do Andrzeja, z którego kiedyś indziej kpiliśmy, bo to był gość z uniwersytecką głową i jak szedł do kolegów na uniwerek, to wyrywał Pankiego Kowala, bo się komiksów wstydził. Ale na fantastyce polskiej się znał, bo miał z niej magisterium czy doktorat. Mówi, Andrzej, to by nie było tego kiedyś? Bo nie było. Ale patrzcie, jaka jest inna reakcja. No mówię, coś też napisałem, bo robię ten leksykon autorów. Powiedział, że to nie było. Ale Oramus, jak mu to opowiadanie pokazałem, to wrzeszczał. Uczynię sobie to opowiadanie wzorcem opowiadania w ogóle. Ponieważ Niewiadowski to był polonista, doktor, profesor akademicki. A Oramus żył fantastycznie. Jest to tajna reakcja. Tak, miałem pomocników i miałem jeszcze jednego pomocnika, o którym w ogóle nie mówicie. Miałem wyż, dzieci. Nas było więcej, naszych czytelników było więcej i naszych autorów było więcej. To były pokolenia wyżu. Ja byłem w 46, Marek był 52, Huberat był 54, Barański był 54, Sapkowski 48. To się jeszcze kręciło tym dużym wyborem, tą pulą, która wyrzucała znacznie więcej. Demografia właśnie. Demografia. Tak jak wspominam swoje osiedle, to w każdym domu jedno dwa. I to mówię o jednym osiedle i o drugim. Osiedle pełne małych rozwyżystów. Matki się na nich drą, żeby przychodzili do domu. Teraz to znaczy, te osiedla się zmieniają. Tam, tu są emeryci, to się przyniosło, są gdzie indziej. Gówniarze na rowerach i wrzosnące matki. Ale generalnie rzecz biorąc, nas było więcej. Jak się spojrzy na krzywe, dlatego PiS-u miało nakład 100 tysięcy, 10 czy 12. A w pewnym momencie fantastyka 200 sięgnęła, tak, czy przekroczyła. Tak, ten numer z tym Mikołajem, rakietą. Ale w każdym razie, na moją tak zwaną wielkość pracowała demografia, polityka, fart, przemiana, kumple. Ten gatunek był przygotowany. Można różne rzeczy o wyciku mówić. Andrzej nas prowadził do tak tego. Tak jest. Więc wiesz, ale przecież to prowadzić. Przecież jak ja robiłem ten wywiady z wydawcami na początku, w pierwszych dwóch latach fantastyki, które potem weszły do mojego czasu fantastyki, to tam Plony Gledzim nad tym robił. I tak, w naszej księgarni. Pani Czerszyńska. Tak. I w Gledzik, i Wójcik, i w Pidzie pani Przybyłowska, i pani Krzemuska, która redagowała, i Snerga, i Lema w WL-u. Więc i oni wszyscy byli tymi pionierami. A wcześniej jeszcze redaktor Przyrowski. Ja byłem jego laureatem w Różnieniu. Zdzisław był jego laureatem. Zajdzie był jego laureatem. Myśmy są stąd. I ja pamiętam, że on wydał nam się taki wsteczny, bo on, jak to są Marka Oramusa, Sennych Zwycięzców, dramatyczną książkę pisaną inaczej, w duchu lat już po stanie wojennym, a nie przed. To się Przyrowski tylko przestraszył i nie wydrukował. Tylko że jak przyjechał do nas w latach 90. opowiadać, to zaśpiewał piosenkę A Stalina pożre chuda świnia. On po prostu wiedział, co wolno, co nie wolno. Nie mógł narazić na upadek naszej księgarni. Nie mógł narazić na upadek młodego zaśnika. A Marka powieść Sceny Zwycięstwa w języku, w narracji, w obrazowaniu niosła sceny burzycielskie, wiesz. A mnie było już łatwiej, bo już jak już wyjechały ciągi na ulicę, to już nawet ten Marek nie był taki drastyczny, no tak. Wiesz. I człowiek tak patrzy, że mu tak się mu wyfarciło. Te kłody, które innym szły pod nogi, mnie nie poleciały. Wiesz, te różne obciążenia i te jeszcze wstydliwości, które oni dotykali, ja już je ominąłem. To, że ten taki paradygmat fantastyki naukowej, że się z tego nie można wyzwolić, że nie można pójść po literaturze, ku szaleństwu, no to mnie to już nie dotykało.
A jeszcze było śmieszne, mówiłem o Ziemkiewiczu i tych ich młodych autorach, którzy ze mną wojowali, o to, żeby ich drukowali, drukowałem innych, nie nich, a potem ich, a potem zacząłem o nich dobrze pisać. To był paradoks, oni się zachowali, zakochali w fantastyce starej, nie? Lem, Asimov, Dick, Clark. I to mieli na sztandarach, ale już pisali inaczej i nie zauważyli, że piszą inaczej. Widzieli prezencję z drugiej nie są zastrzeżone. I potem, jak oni zaczęli wydawać swoje antologie, jak oni zaczęli się kręcić, to się okazało, że oni też grzeszą grzechami parowszczyzny. Znaczy, że też łapią się za nowe, też się łapią za nierozodoksyjne, też się łapią, raczej łapią za sen, mniej rytm niż taką serię otwartą, fantastykę. Ale to było wspaniałe, bo się wszyscy pojednali. Oni walczyli rozrywkowo, a potem zaczęli robić problemowo. Mówię, zmienili zawartość swoich, przebudowali armię, a nie zmienili sztandaru. Przebudowali tabory i uzbrojenia, a jeszcze wydawało się, a to normalna literatura. Potem się to czytało przez Dicka, przez Bluma, przez Wilsona, który ja czytałem w młodości. A to była fascynująca przygoda. Teraz tak gadam z ludźmi, ten tu pojechał, ten tutaj tłumaczy, ten tutaj. A ja mam tylko swoje autorów. Ale to bogactwa. Ja mam takich dosłów do leksykonu 150, a takich, że, no, że mi się już nie zmieszczą, ale wiadomo, że powinni być jeszcze drugie, trzy albo trzy. No to na te moje 30-40 lat przy fantasy, to jest niezła przygoda, nie? I to byli ludzie w 99% bardziej ode mnie utalentowani, w 80% bardziej ode mnie literacko wydajni. Ja do nich dołączyłem później z tą samą jedną powieścią. Pisałem jednocześnie komiksy, które mi się podobały. Z najlepszym rysownikiem komiksów fantastycznych w Polsce. No i tak patrzę na swoje życie z perspektywy 72 lat. No i myślę, że było dobre, no. No i ten, no i przyglądam się tej imprezie, przyglądam się ludziom, przyglądam się. Wyznają mnie miłość jacyś ludzie, którzy fantastykę czytali lat temu 30-40. Jaszkowi też, Markowi też, mylą nas z Markiem. I siedzi Mirek, który kupę, Pakowalski, który kupę ludzi przedstawił w tej supernowej. W naszym kupę jest z Politechnika. Jest Baraniecki, też był naszym kupę z Politechnika. No to jest ten nasz świat, nasza młodość, nasza starość, nasze pożegnanie ze światem, ale to fajnie wygląda. Pytajcie o coś jeszcze. No ja to pytam, ja się już tu czaję z tym Ziemkiewiczem. Tak. Takie interesujące. Powiem ci jedno zdanie, które z grubsza pamiętam, bo zaglądałem do opisu, ten słownik. I tam jest takie zdanie, że po wszystkich tych bojach, które trwały ponad 20 lat, zrodził się między mną, to cytuję siebie, który to pisał w lepszej formie, nie? Zrodził się między mną a Ziemkiewiczem pewien typ serdeczności, jak między bokserami, którzy po walce rzucają się sobie w ramiona. Ja to się przyglądam boksowi, bardzo rzadko się zdarza, żeby się nawzajem ignorowali. Mój wuj, brat mojej mamy i mój kuzyn, ukochany, syn siostry mojej matki byli bokserami. Opowiadali mi, że na tym się polega. Mówili, że gdzie trzeba bić, żeby znokautować. Z kuzynem byłem na pierwszym meczu bokserskim. Przyjrzałem się mistrzostwom Polski od początku do końca 1972 roku. I widziałem, że jest między... Widziałem bokserów, którzy się zapraszają do domu, widziałem bokserów, którzy pozostawiają sobie swoje dzieci. A my z Rafałem wojowaliśmy, tak nas na to wskazał testosteron i podział pokoleniowych ról. Ale między Rafałem był pewien jeszcze nowszy paradoks, bo jak on napisał bardzo znaczące opowiadanie Szosa na Zaleszczyki, a potem Źródło bez wody, a potem jeszcze Księżniczka. Te znaczące, te czerwone dywany odbliżone krok, to jego koledzy na jego warczyli. A ja napisałem bardzo dobre recenzje z tych opowiadań, bo mi się podobały. Nie robiłem żadnego gestu. Gest bym zrobił, gdybym udawał, że mi się nie podobał. To był chamski gest. A był zdziwiony, bo oni ze mną walczyli dość ostro i przyszło im do głowy. I to trochę zmieniło naszą sytuację. Bo to było tak, że ja mówię w tym biogramie, przytaczam, kiedy my rozmawiamy, kłócąc się, kiedy mówimy sobie pewne rzeczy i potem przychodzimy do, bo jestem zwaśnieni. Ja są przywódcą drużyny, on nie mógł tak prosto się pojednać, bo nie odpowiadał tylko za siebie, był strategiem pewnej wojny. A ja byłem podejrzany, bo byłem człowiekiem systemu, byłem u Holandka zatrudniony w piśmie oficjalnym,
a potem byłem zatrudniony w piwie konkurencyjnym, bo oni założyli Feniksa i rywalizowaliśmy. Zgoda nie była łatwa, ale była łatwa, bo myśmy mieli podobne ideały literackie, jakie potem opowiadałem. Jak ja się zachowałem w jego opowiadaniach, to on trochę nie miał wyjścia, ale trochę zwlekał. I to jest wspaniała przygoda mężczyzn, no. Tak sobie to kombinuje i opowiada się o takich mężczyznach. Znaczy, wiesz, i z jego wszystkimi kumplami, jego biernymi, jego to się mówi, akolitami, z jego drużyną, żeby powiedzieć co ładnie. Lubimy się, no. No o co się trzeba kłócić, no. O coś trzeba się... Poza tym rzeczywiście, faktycznie i dialektycznie i metaforycznie stajemy na drodze, bo byłem filtrem i żądał od nich wielkości. A wiem to po sobie, że jest taki moment w życiu młodego pisarza, autora, że chce, żeby się od niego odpieprzyć, żeby nie żądać od niego wielkości. Żeby po prostu wydrukował to, co napisał. No co sobie, że mu nie wyszło? To z czego on będzie żył? Jak mu nie będą drukowali tego, co mu nie wyszło, to z czego? Jak on sobie ma poradzić? Jest pewien typ hipokryzji. Redaktora też jest hipokryzja, spokojnie. Ale ktoś, kto, wiesz, drukował pierwsze teksty Baranieckiego, Sapkowskiego, Dukania, Kuby Nowaka, Soboty. No tak, a nie jest ci trochę żal Kochańskiego? Nie ma prawa narzekać na los. Nie ma prawa. Znaczy, można narzekać, że Pan mu nie dał większego talentu. Ale tam trochę sypną w całym krytycznym mozu, także nie narzekam. A nie jest ci trochę żal, że dzisiaj Sapkowskiego wszyscy pod niebiosa wynoszą, a przecież tak naprawdę konkurs zorganizowany przez miesięcznik, w którym pracowałeś. No ale co to wyniósł. Nie wyniósł. Ja do dziś pamiętam taki obrzydliwy tekst, a ktoś walczył z Sapkowskim, że Sapkowski zawdzięcza wszystko fantastycznie. No nie no, wszystko nie zawdzięcza. Nie. Marek, spokojnie. Co? Ja mam być nieszczęśliwy, że Sapkowski jest wielki, bo myśmy go wylansowali, a ona mi płaci tantiem, tak? Nie, że nikt dzisiaj... Że wszyscy piszą w biogramach. Debiut 86, fantastyka grudzień. No nie żartuj. No. Czego możemy więcej oczekiwać? Okay. Przecież pytanie polega na tym, czy to my Sapkowskiego mamy całować w rękę i w dupę, czy on nas? No jednak my jego. Znaczy my jesteśmy... Słuchaj, ja brałem pieniądze za to, że drukował mnie Sapkowski, a Sapkowski by nie drukował mnie to gdzie indziej. Wiesz, trzeba znać miarę. Żywny nauczył Chopina muzyki. A się nie dopisywał do mazurków i do koncertu fortepianowego. A ja nawet nie poprawiałem Sapkowskiego, bo nie był potrzebny. Ja poprawiałem innych autorów, którzy mieli zajmę. I nie będę się chwalił którymi, bo to jest tajemnica spowiedzi. Tak, dla niektórych autorów, wiesz, na każdej stronie jest moich poprawek 15. I to były z tego zajmę. Mam się powiedzieć, których? Nie zdradzajmy tego. Ja się tym szczycę, oni to wiedzą, czas mi to mówią i mi to wystarcza, ponieważ funkcja poprawiacza jest inna niż funkcja autora. Jeśli ja mogę do opowiadania Rozerego Zajdlem dopisać zdanie, skreślić zdanie i poprawić trzy wyrazy, to nie znaczy, że ja autorowi tego poprawiania dorównuję. To znaczy, że dysponuję pewną umiejętnością zawodową, za co mi płacą. I po prostu wywiązuje się ze swojego powołania i już. I zrozum, to Sapkowski drukując fantastyce uszczęśliwił nasze pismo, a nie my drukując jego zrobili mu łaskę. To ja rozumiem, tylko ja się zastanawiam bardzo często nad takim problemem. Otóż autor, mówi się często, że jakiś autor miał szczęście, a jakiś autor szczęścia nie miał. I ja się troszeczkę z tym zgadzam. To nie jest tak, że jak ktoś jest wielkim talentem, to on zawsze wypłynie. I to mnie troszeczkę zastanawia, jak to jest, że... Bo czasami jest tak, że ktoś ma to dobre pióro, wielkie pióro i po prostu zostaje niezauważony. Wiesz, ja powiedziałem takie bardzo ważne zdanie w rozmowie z innym kolegą i ono jest dla mnie ważne. Ja się z moimi autorami nie ścigałem. A jeśli ja się z nimi nie ścigałem, znaczy, że nie występował element rywalizacji. Że jak pytałem, nie doczytam, przynajmniej nie poznam, że uznam, że jakby coś podobnego i że lepiej to powstrzymać. Że nie wejdę z tym autorem w kontrowersję polegając na tym, że pracuję nad dokładnie tym samym tematem, w związku z tym jestem znieczulony na cudze widzenie. Nie. Ja się z moimi autorami nie ścigałem, dość wcześnie spostrzegłem, że przeważająca większość z nich jest bardziej utalentowana, a na pewno bardziej dzika i szalona, co Jęczmin wybije jako funkcję literata. I po prostu się cieszyłem, że jest na tym dobrze. Powiedzmy jeszcze jedna rzecz. Dlaczego mi tak łatwo było być wielkodusznym i się z nimi nie ścigać?
Ja zostałem zaspokojony jako autor, jako autor scenariusza komiksu. Ponieważ dziś od pewnego momentu, a prawda jest taka, że moja pierwsza książka była zbiorem felietonów. Ja znalazłem przyjemność w nazywaniu tego, co nie robię. To jest frajda. To jest frajda, jeśli nie literacka, to przyliteracka. I zaraz było parę przypadków, gdzie się nie poznałem na czymś naprawdę znaczącym. To jest przypadek Ewy Brzezińskiej. Bo nie Ewy była, ani Brzezińskiej. Była kłótnia, była to komentacja. Ja do dziś nie bardzo wiem, czy nie miałem racji, ale wiem tylko, że inni uznali, że nie miałem racji. Bo ktoś to ma jednak dość, no, tak mówię, że szeroki, nie? Ale jednak jakiś ukształtowany gust ma jakieś luki, ma jakieś ograniczniki, ma jakiś rygoryzm. Ja się dałem uwieść innym jej opowiadaniem. Jeden za jednego z nich był Zajder. Ale ten twardokęsek, ta luźna, feministyczna przypowieść o babci, twardokęskiej babuni, jak ona się nazywa, nie wiem. Ja tego nie wyknąłem. I mimo i ludzie, którym wierzyłem, którym ufałem, tutaj Dukaj, z jednej strony, z drugiej strony Lewandowski, którego cenię jako autora, uznano, że jest największym wariatem w fandomie, ale jest dobrym pisarzem, przekonywali, że się mylę. Ale Marek mi udzielił wsparcia, że nie. Bo myśmy byli niezaprogramowani na tę literaturę, jaką proponowała Brzezińska w Twardokęsku. No się zaparłem, zostałem jakąś tam karę, jakąś tam, wiesz, jakąś plamę na honorze. Ale nie tak trudno być uczciwym redaktorem, który trafia. Boję się, że wszyscy moi rywale, gdyby trafili na moje miejsce, nie byliby gorsi ode mnie, a może nawet lepsi. Po prostu to nie jest tak trudno, jak się dostaje dobre wydanie, się na nim poznać. To jest święto, to widać. No wiesz, ja mam takie pytanie, to które już właściwie zadałem, bo zastanawiam się właśnie, mówisz o dużo uczciwości redaktorskiej, a właśnie dużo od tego właśnie zależy, bo ja sobie jestem w stanie zupełnie spokojnie wyobrazić sytuację, w której po prostu ktoś Sapkowskiego nie zauważy. I co wtedy by było? Myślę, że Sapkowski myśli, ale jak ona nie zauważy? No po prostu, nie miał szczęścia. Wiesz, to ci powiem taką przypowieść. Jeden z wydawców chwalił się kiedyś, że wypromował pewną autorkę, chwalił się tym, że on wcale tam tak naprawdę nie szuka. On po prostu wyciągnął ze stosu maszynopisów jakiś maszynopis, powiedział ten i zrobił autorkę. To jest historia przerażająca. Ja znam inną historię przerażającą, ci też opowiem. Był jednego z lektorów konkursu, nie wiem ci którego, nie którego lektora, którego pod łóżkiem leżała taka na pół metra taki plik maszynopisów nieprzeczytany. No właśnie. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że tam nie było nic wartościowego. No tak, ale to jest też prawdopodobieństwo, że mogło coś być jakaś. Słuchaj, nie poznałem się na Ani Kańtowej. Zapóźniłem się, że ją zezwałem, ona poszła do niej. Dała sobie radę bez Kowalskiego. No okej. Okay. Więc nie zginie taki autor. Boję się, mam trzeba nadzieję, że nie. A Sapkowski wiesz, co się na nim podoba. Podoba się na nim grafik. I powiedział, Maciej, ja się bardzo przepraszam, a mi się to opowiadanie podoba. Ja mówię, to jest genialne. A chłopcy powiedzieli, musisz to opowiadanie skrócić o 10 stron, bo się ten. Opowiadanie zagraniczne nie mieści. Ja powiedziałem, ile to problem? To znaczy, skrócić opowiadanie. Maciuś, z każdej wziąłem, czytam. No nie. No panowie, nie. Musi się, nic nie muszę. Skrócić sobie zagraniczne. Wymienili opowiadanie zagraniczne. Wiesz, wystarczy odrobina charakteru i odrobina znawstwa, żeby zablokować nieszczęśliwe przypadki. Tak się zastrzegałeś, że tam, że czułeś się zawsze, że lepszych autorów wybierasz od siebie, ale jednak chciałbym cię zapytać o twoją twórczość. Twoja książka, Twarzą ku ziemi, powieść, no to była jednak powieść, która była znacząca. No. Dostałem za nią wyróżnienie Mackiewicza. No dokładnie. I statuetkę. Słuchaj, gadałem się o tej powieści. Ktoś mi tłumaczył, że ona jest taka sobie, że ona jest nieklasyczna, że ona jest rwana. Ktoś o tej sieci, o tej książce w sieci powiedział bardzo dobrze. Bardzo dobra książka. Taka sobie powieść. Bo to jest coś, to idzie w ino, to już nie jest powieść rasowa. Była też dyskusja Szostak, Orbitowski, Dukaj. Dukaj miał pewne pretensje o niedoróbki, że Parowski wykręca się jakimś takim postmodernizmem, jakimś tam skrótowym pisaniem. A Szostak zauważył w tym metodę jazzową, że się pisze, synkopuje, że się nie robi całych melodii, tylko się tylko skraca, że się tylko sygnalizuje i resztę się doczyta. Ja widziałem parę powieści zrobionych po Bożemu metodą taką, że Koński główno śmierdzi, zbroja skrzypi, konie galopują, chrapią, wszystko słychać. Tylko że jeszcze tego nie czyta.
I przyszedł Twardok, napisał teraz ten swój wieczny Grunwald i tam w jednym zdaniu jest wszystko. I te chrapy, i ten skrzyp, i jeszcze historiozofia. Więc przyszedł czas, jak mamy kino, mamy wideo, robimy wszystkie zdjęcia, przyszedł czas skróconego pisania. I to jest technika użyta w tej. Nie jest to technika malarska, jest to technika puentylistyczna, że robisz kolorowe punkciki, one się układają w całość. Mówię, taka sobie, bardzo dobra książka, taka sobie powieść. Maćku, ja pamiętam, jak ta książka się ukazała z osobistego punktu widzenia. Otóż w moim środowisku miłośników science fiction nikt tej książki praktycznie biorąc nie tolerował. Z wyjątkiem mnie. Dla mnie ta książka natychmiast była ważną książką i moją książką, rozumiesz? Ja ją czytałem z pełnym akceptacją, że to jest książka science fiction, książka, a reszta fandomu tak zwanego jeszcze bardzo, bardzo wczesnego. Co to jest? Co to jest? Byli zwolennicy tej książki. Ja byłem na festiwalu w Pyrkonie i tam nie byłem w sali, ludzie mówią, słuchaj, mieliśmy mówić o nowej fantastyce, mówiliśmy o swojej książce. Przed Leszek Niemczyk będzie następne nagranie. Lecz taki miałem fart, że jednego dnia, kiedy byłem w swojej formie, napisałem pierwszy, ostatni rozdział tej książki. Zaniosłem je Leszkowi. Leszek do mnie zadzwonił, Niemczykowi, i powiedział, Maciek, przyjdź, bo chcesz coś powiedzieć. I przez dwie godziny z kartek czytał, jaka ta książka ma być. Po pierwszym, ostatnim rozdziale, co ja darem Bożym napisałem jednego, jeden wieczór. Nie, średnio udany, ze złym biurytmem. I to było wszystko, co myślałem, że ma być o Polsce, że Polska ma być dopakowana. Leszek powiedział, że złodziej, Kościankowiec w II Rzeczypospolitej miał więcej charakteru niż dyplomata PRL-u i mówił o wywiadzie, mówił mi różne rzeczy, bo dostrzegł w tej książce właśnie nostalgiczną opowieść o Polsce międzywojennej, która została zamordowana, gdyby się pewne rzeczy nie zdarzyły, gdyby się to może być zamordowanie by trwało. Więc bardzo dobra książka, taka sobie powieść. No, na tym to polega. Ja się nauczyłem cenić formy otwarte, niekompletne. Wiesz, no, jest pewien typ, pewien sznyt opowiadania, kto się robi z dnia na dzień, paradoksalnie, a trzeba szukać innego języka, innej formy, innej. I ja się tego dowiedziałem też nie tylko od Leszka, od Aldisa, że tak trzeba pisać. Aldis, napisz to jakoś inaczej. Niech to inaczej wygląda. Ale prawda jest też taka, że jak ma taki temat, jak ja miałem burzy, to się tego nie umie napisać po burzemu. To jest za duże. Trzeba to opisać jakimś skrótem. Właśnie tym, który się akurat tobie podobał, bo jesteś z mojej generacji. Zgadza się. Ja sobie tak na zakończenie naszej rozmowy z Maćkiem Parowskim pozwolę wyciągnąć, nie, raczej nie skierować do niego pytania, ale wyciągnąć jeden kawałek tekstu, który poradę właściwie dla młodych piszących, dla tych, którzy wchodzą w ten świat z piórem czy z chęcią pisania. On tutaj bardzo piękny tekst zapodał nam. Otóż świat jest, procesy, które rządzą tym światem, są czasami łagodne, czasami bardziej groźne. Socjologia rządzi również naszym osobniczym życiem. Maciek tu powiedział taki tekst. Kiedy już wyjechały czołgi na ulicę, mnie było łatwiej. O tym powinien każdy pamiętać, kto patrzy w przyszłość po prostu. Nie? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I zapraszamy naszego kolejnego gościa. Naszym gościem jest osoba bardzo ważna dla fandomu, dla fantastyki. Naszym gościem jest pan Lech Jęczmyk. Prosimy, zapraszamy. Wiktorze, zaczynaj. Kłaniam się słuchaczom. Dobry wszystkim. Nie wiem, czy będzie to nadane wieczorem, czy rano, więc nie. To jest już nadawane. To już jest nadawane. Jesteśmy na żywca. No to dobry wieczór. No Wiktorze, zapomniałeś pytania, to ja je zadam w takim razie za ciebie. Kiedyś wspólnie z Wiktorem odwiedziliśmy pana Lecha i wtedy pojawiła się taka fraza niesamowita, którą ja do dzisiaj pamiętam. Dobrze, ale jak już sobie przypomniałeś, to ty. Przypomniałem. Otóż Leszek ma taką jakby to powiedzieć, pan Lech Jęczmyk jest snajperem. Otóż on, że tak powiem, wybiera cele,
przymierza się, po czym zwykle strzela nieprawdopodobnie celnie w te. Co prawda, może to jest takie moje przybliżenie i tak dalej, ale rzeczywiście ja w pewnym momencie jękłem w czasie tej dyskusji i wizyty u Maćka, u Leszka Jęczmyka, kiedy byliśmy tam z Markiem Żorkowskim. Otóż taka była rozmowa zupełnie luźna, jak myśmy sobie tam rozmawiali i w pewnym momencie Marek zadał tobie, Leszku, pytanie, dlaczego to, dlaczego tak, dlaczego coś, pewna sytuacja strategiczna we współczesnym świecie różni się od tej sytuacji, w której Bogiem naprawdę myśmy się wychowali. I ty powiedziałeś piekielnie ważną rzecz. Otóż kiedyś, jak się spotykał człowiek z człowiekiem, to miał zawsze wspólny temat. Czytał tą samą książkę, na przykład Biblię, nie? Dzisiaj... Każdy czyta jedną książkę inną niż sąsiad. Nie ma dwóch ludzi, którzy czytali. Trudno znaleźć dwóch ludzi, którzy czytali tę samą książkę. W związku z tym rozmowa się nie klei, każdy ma ze swoją muzyką chodzić. Czyli co, to przekleństwo dobrobytu? Nie, różnorodności. Wtedy wychodziło dużo mniej książek, ale wychodziły w nakładzie co najmniej 30 tysięcy. A dzisiaj wychodzą w nakładzie 3 tysięcy. I to jeszcze połowa się sprzedaje. A czy to się da jakoś tak prosto rozstrzygnąć, że wtedy było lepiej, a teraz jest gorzej? Czy to takie proste recepty nie wchodzą w grę? Nie wiem, ja się nad tym nie zastanawiam. Jest tak, jak jest i trzeba się w takiej sytuacji znaleźć. Trzeba być sobą w każdej sytuacji. Czy się jest w dżungli, czy na lodowcu. No to ja chciałbym zapytać, bo bardzo wielu autorów podkreśla, że na pewnym etapie swojego życia, swojej twórczości natrafiali właśnie na Pana, że to Pan był tym dobrym duchem, który skłaniał do tego, żeby pisali, żeby w pewien określony sposób pisali. Przed chwilą nawet Maciej Parowski o tym mówił. To chciałbym zapytać, to oczywiście jest pytanie takie trochę o magię, ale jak się rozpoznaje autora, o którym już się w tej pierwszej chwili prawie wie, że jest dobry, że powinien pisać? No musi mieć interesujący temat. Są ludzie, którzy mówią w sposób interesujący o czymkolwiek się ich spyta. Ale głównie to chodzi o to, że ktoś ma interesujący temat. No. Coś go interesuje w życiu i chce to rozwikłać w jakiś sposób. To jest wtedy interesujący pisarz typu science fiction. Ale do tematu dopiero, do opinii wynikającej z tematu trzeba dopiero dotrzeć, bo najpierw trzeba dotrzeć do istoty tematu. A co powiesz na taką rzecz, którą ja dzisiaj sobie wędrując tutaj po deptaku naszego festiwalu, z Markiem Olamusem rozmawialiśmy sobie, ja powiedziałem, że ja bardzo często mam taką reakcję, że dostaję jakiś tekst młodych ludzi w tej chwili piszących, czytam 3, 4, 5 zdań, i ja od razu wiem, że ten facet czy ta dziewczyna będzie pisarz. Bez tematu, bez istoty rzeczy, tylko po samej składni, po właśnie... No, albo temat, albo język. Albo język. To jest właśnie to, no 5 zdań, to wystarcza. No. Z tym, że ja przeczytałem pewnie 1000 książek, tak, żeby wybrać setki do wydania, bo wydałem setki. To... Często tak, czytałem 10 stron, nie bardzo mi to szło, to jeszcze parę stron ze środka i parę stron na zakończenie, nic nie złapało, no to dziękuję, rezygnuję. Natomiast autor musi złapać czytelnika na pierwszych 10 stronach. Ja przepraszam na chwileczkę. Tak, targany trochę nie powiem, bo to studio jest takie jednak zaimprowizowane. Marku, czy nas słychać cały czas? Dobrze, dziękujemy. To możemy w takim razie kontynuować naszą rozmowę. To ja powiem tak, dla mnie pierwsze spotkanie z panem Lechem, takie dziecinne jeszcze, może nie dziecinne, młodzieżowe, to było wtedy, kiedy ja dostałem po raz pierwszy w swoje ręce antologię Kroki w Nieznane. Przy której pan, pan ją stworzył tak naprawdę. No, to był inny czas, a to jest antologia. Ja znowu dzisiaj w tej audycji jakoś tak mi się zrobiło, że nadużywam słowa kultowe, którego tak naprawdę nie znoszę. Ale to
No jak inaczej określić tę antologię, o której mówimy, czyli Kroki w Nieznane? Ja pamiętam lata 80., w których na tak zwanych fantastycznych pchlich targach ta antologia, poszczególne jej tomy, wtedy to było, o ile dobrze pamiętam, sześć tomów wydanych w latach 70., osiągała jakieś gigantyczne kwoty się płaciło za tą książkę. Do mnie one nie docierały. Natomiast kiedy zaczynałem wydawać, kiedy miałem pomysł, żeby to wydawać, to praktycznie nie miałem konkurencji. Nie było w Polsce znawcy literatury fantastycznej. No, Lem był, powiedzmy, znawcą, ale on by się nie zajmował takim. Raz mi wpadła w ręce jego antologia. Napisałem nawet, którą przyrządził. Napisałem do niej wstęp, ale w końcu jej wydawnictwo literackie nie wydało. Nie wiem dlaczego. No i tam były stare opowiadania. On najlepiej się orientował w tych starych, ale to były bardzo dobre opowiadania. Przecież lata, nie wiem, powojenne zaraz i najbliższe, no, 30 lat. To był złoty wiek fantastyki i złoty wiek opowiadania. Istniały wtedy czasopisma, miesięczniki poświęcone wyłącznie fantastyce. Było z czego wybierać. Ja miałem przed sobą 30-letni dorobek literatury. Czasopisma dostawałem dzięki przyjacielowi ze Stanów bezpośrednio i dzięki temu nie miałem konkurencji. To było bardzo łatwo zrobić znakomite wybory i one były bardzo dobre. To dzisiaj z przyjemnością czytam tamte opowiadania, czasem sobie coś zerknę i przeczytam, wciągnie mnie. Kartner, Szekli. Wiesz, co ja zrobiłem ostatnio? Nie mam wiadomości. Leżałem sobie u Sokołowskiego, bo byłem trochę chory, nie? I zobaczyłem u niego na półce wydanie Złotego Wieku amerykańskiej nowelistyki, po prostu tu zebrane przez Cedenkę, nie? Mhm. Noc była późna, a ja miałem w nocy nie sypiam, że zdjąłem sobie i połknąłem 3 tomy tych krótkich opowiadanek, nie? I muszę ci powiedzieć, że Czapkę z głów, Jezu, jakie one są genialne. One wszystkie nie są doskonałe. Wszystkie je można by było poprawić i tak dalej, ale to był rzeczywiście, ci ludzie pisali z nieprawdopodobną wizjonerstwem, z energią, po prostu to było coś cudownego. Oni dyskutowali między sobą. Raz to był taki czas, że fantastyka się rodziła i wszystko było nowe. Każdy pisał po raz pierwszy. Przez te, powiedzmy, 30 lat większość tematów została poruszona, jeżeli nie wykorzystana, czy zajeżdżona, prawda? Następni musieli stawać na głowie, żeby coś nowego, swojego, oddzielnego powiedzieć. A tamci byli, no, po rosyjsku to się nazywa pierwoprachowcy. Ci, którzy torują drogę, idą pierwsi przez nieznany teren. I dlatego to było takie fascynujące, interesujące. Ja chciałbym zapytać o to, ponieważ w pana antologii, w tych Krokach Nieznane, pojawiały się opowiadania oczywiście Amerykanów, ale pojawiały się również opowiadania rosyjskie. I to jest tak, że to był taki czas, ja go jeszcze pamiętam, kiedy jak młodzi dostawali do ręki tę antologię, to najpierw czytali oczywiście Amerykanów, te wszystkie przekłady anglojęzyczne. A później z pewną niechęcią sięgali po opowiadania powstałe w języku zaborcy. Okazywało się, że w tych tomach Kroki w Nieznane były również świetne opowiadania autorów zza wschodniej granicy. No tak, ja byłem wtedy, prawdę powiedziawszy, kierownikiem redakcji literatur słowiańskich. Więc oczywiście, że rosyjski dałem bardzo dużo pod ręką i one mi były bliższe. I wydałem jedną czy dwie antologię opowiadań rosyjskich. Jedna jest niepodpisana moim nazwiskiem nawet. Ale amerykańskie przychodziły z boku do mnie, prawda? Ja sam, ponieważ wydawałem literaturę rosyjską, nie wypada głównie, no. Bo miałem wspaniałe opowiadania czeskie, no. Hrabala odkryłem, pierwszy tom Hrabala wydałem.
To wielki pisarz. I te rosyjskie były stale pod ręką, prawda? A ja do nich dobierałem amerykańskie. To było tak, że to nie tak, że amerykańskie i wrzuciło się parę rosyjskich. Ja tych rosyjskich czytałem bardzo dużo. Pismo było takie, w którym się można było je znaleźć, a oprócz tego masę tomów opowiadań rosyjskich wydawano wtedy. To była przyjemność. No, Strugaccy, powiedzmy, pierwsze opowiadania już zaznaczały ich talent. Powieści nie, wolniej się rozwijały, ale w opowiadaniach już byli od początku bardzo dobrze. A ja pewną taką prawdę historyczną chciałbym zasięgnąć języka. To znaczy, ile prawdy jest w tej opowieści takiej krążącej w fandomie, że kolejne kroki w nieznane, siódme, wtedy w latach 70. nie pokazały się właśnie dlatego, że po prostu tam była jakaś ingerencja związana właśnie z autorami, że to powinno być więcej tych za wschodniej granicy, czy też... Nie, to ingerencja dotyczyła mojej osoby. Ja wtedy odmówiłem przyjęcia odznaki czy orderu imienia Janka Klasickiego i partyjnie podpadłem. Dyrektor początkowo nie mógł mnie wyrzucić, bo byłem przewodniczącym Rady Zakładowej. Jak przestałem być, zresztą sam zrezygnowałem z tej funkcji, no to natychmiast pośpiesznie mnie wyrzucił. No i wtedy zatrzymał też ten ostatni tom uzbierany już kroków nieznany. Czyli tak wygląda historia. Nie pisarz, ale redaktor, tak? Tak, ja podpadłem. Chciałbym zapytać... Jeszcze jedno powiem. Zdarzały się ingerencje w książki rosyjskie, powiedzmy radzieckie, bo to często byli pisarze nierosyjscy, z różnych narodowości, powiedzmy, radzieckich. Bardzo dużo Żydów było w literaturze i dopiero późno zaczęli się przebijać tak zwani pisarze ze wsi, dyrewiańskie prozy. Nie miałem nigdy cenzury w angielskich tekstach, miewałem w rosyjskich. O, to rzeczywiście zaskakujące. Tak bym o tym nie pomyślał. A chciałbym zapytać, no, człowiek, który tyle książek wybrał do tłumaczenia, do druku w Polsce, ja wiem, pytanie będzie trywialne, ale ponieważ prowadzimy audycję z Wiktorem również taką, która jest kompatybilna z tą, czyli taką audycję pod nazwą ABW, tu Agencja Bezpieczeństwa. No na szczęście nie, to jest antologia Bibliotekarium Warsztaty, więc nie jest tak źle z tą Agencją Bezpieczeństwa. I tam staramy się młodych autorów w jakiś tam sposób uczyć. To gdybym zapytał o jakąś radę dla młodych autorów, albo czym się powinni kierować, bo wiem, że rada to może jest za wąskie, ale czym się w ogóle powinni kierować ludzie, którzy pragnęliby pisać, pragnęliby zostać autorami? Ja nie ośmielałbym się doradzać. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że są kursy pisania literatury pięknej. No, na uniwersytetach są. Z tego prawie nic nie wychodzi. No właśnie. Potem oni piszą takie wiersze, opowiadania, jak to by chcieli coś napisać, ale nie mają tematu, prawda? I można by zrobić potężną antologię takich właśnie opowiadań. Nie, to nie jest doradztwo, to trzeba się uczyć samemu, próbować, a poza tym uczyć się od mistrzów. Czytać dobrą literaturę, podglądać, patrzeć jak ktoś to zrobił, a nawet zżynać jak ktoś mówił, że do takiego początkującego literata, chłopczy, literatura to jest jako taki sad pełen jabłek, do którego ty się zakradłeś i możesz wybierać sobie, co ci się podoba. A? Tutaj Leszek nawiązał chyba bardzo pięknie do ostatnich takich roku ubiegłego chyba teorii na temat rozwoju ludzkiego mózgu w epoce kamienia łupanego. Otóż po prostu myśmy się rozwijali dzięki podglądactwu. Ktoś, kto umiał łupać te otoczaki, pięściaki, przekazywał, nic nie robiąc, tylko łupiąc te kamienie,
młodzi podglądali po prostu, co robią ci starsi mistrzowie. Od nich podglądały następne pokolenia i tak się rozwijał mózg ludzki w ogóle. Tak przekazywało się tego. I to jest podstawowa rzecz, uczyć się od tych, przekazywać młodszym, nie? Co tu więcej. No tak. Ja nie ośmieliłbym się formułować tak literackich. Ja byłem czysto praktykiem. Całe życie pracowałem z książką jako bibliotekarz, wydawca, tłumacz, na końcu wreszcie autor. Natomiast rzeczywiście mówi się dzisiaj i pisze o tak zwanych lustrzanych neuronach. Mm-hmm. Czyli o takich elementach mózgu, które naśladują to, co widzą, prawda? Mówimy często, że małpa, prawda? Małpuje, że naśladuje, że udaje to, co widzi. Człowiek ma to samo. Dzieci zwłaszcza, prawda, mogą naśladować minę, wyraz twarzy, głosy i tak dalej. Przepraszam. Marku, czy nas słychać? No właśnie nam przerwało połączenie. Halo? No dobrze, już tak właśnie zobaczyłem, że straciliśmy połączenie. Rozumiem, że możemy... Dobrze, to jeszcze w takim razie dzwonię do ciebie. Mówiliśmy tutaj z Jaramusem, że mam jeszcze świadomość, nigdy nie wysiadła, a technika by sprzedała. Rozumiem, że w tej lepszej jakości się słyszymy. Dobrze, to wróćmy w takim razie, jeżeli możemy prosić o kontynuowanie, to będziemy wdzięczni. No właściwie powiedziałem o lustrzanych neuronach, tak, prawda, że tak. To o tym dzisiaj nauka mówi, że jest to właściwość mózgu ludzkiego, ale nie tylko ludzkiego, no bo małpy to mają bardzo silnie rozwinięte, dlatego mówią, że ktoś małpuje kogoś, prawda, i tak to jest, to każdy z nas ma takie doświadczenie, że w kościele ktoś zakaszle i zaraz druga osoba się odzywa, trzecia, albo w autobusie czy w tramwaju, niech się dziecko gdzieś rozkrzyczy. I zaraz się odzywa drugie, trzecie. Taki silny instynkt naśladowczy i w ten sposób się uczymy zresztą. Wiesz, jeżeli ja wpadnę dzisiaj na jakiś pomysł science fiction, to w ciągu najbliższego pół roku, ale dobry, nie? To na pewno ktoś napisze takie samo podobne opowiadanie na podobny temat i tak dalej, bo to również jest taki ciąg. No, tego dotyczy teoria Sheldrake'a, która mówi, że ktoś pierwszy dokonuje, krótko mówiąc, że odkrycia chodzą stadami. I myśli chodzą stadami. To czasami na bardzo... On twierdzi, że to że w skali ziemskiej jest takie pole, prawda? I bardzo możliwe, ja mam skłonność, żeby się przychylać do tego, że może tak właśnie jest. Dlatego rekordem jest jakiś wynalazek, który w ciągu jednego roku 6 ludzi wynalazło jednocześnie. Ale 2-3 to jest częste zjawisko, to jest norma. Panie Lechu, pan w pewnym momencie powiedział o tym, że sporo pan tłumaczył. Ja tylko wszystkich zainteresowanych odsyłam do internetu. Dzięki panu Lechowi naprawdę pojawiły się na polskim rynku wydawniczym dzieła, o których trudno zapomnieć. No, Vonnegut chociażby. Tak, to było wówczas odkrycie światowe. Tak, ale chciałbym zapytać o to, no bo... Jak ja pamiętam, jak po Bydgoszczy biegali wszyscy w miarę intelektualnie rozwinięci ludzie i mówili śniadanie mistrzów, to było po prostu wszyscy to czytali, zupełnie. No tak, ale właśnie chciałbym o to zapytać, bo bycie tłumaczem to też jest po części bycie pisarzem. Trzeba oczywiście, ma się tekst przewodni, ale czasami, no przecież bywa tak, że tłumaczenie jest lepsze od oryginału. Czyżby? No, więcej zawdzięcza oryginałowi, bo tam jest pomysł,
i jego opracowanie. A sam wyraz słowny może być rzeczywiście czasami lepszy. Ja nie pamiętam, żeby kogoś poprawiał. No może takie drugorzędne rzeczy, jak powieść taką o tych, co by było, gdyby Niemcy wygrały wojnę i tam była taka historia angielska, to było zabawne i było napisane taką, angielszczyzna się bardzo zestarzała, angielszczyznę drugorzędną z czasów bezpośrednio powojennych czy wojennych bardzo trudno jest tłumaczyć. Natomiast amerykański, no to był język potoczny już, nie było takiego kłopotu, prawda? Vonnegut, potem Heller. Paragraf bardzo, 22. Tak, bardzo cenna, powiedzmy o tym od razu. No, tak, rzeczywiście, wtedy znowuż nie miałem konkurencji, ponieważ miałem w Stanach przyjaciela zamożnego i studenta literatury angielskiej, który przysyłał mi najciekawsze wówczas książki. Także on mnie, jemu zawdzięczam znajomość Vonneguta czy właśnie paragrafu 22. I nikt w Polsce wówczas o tych książkach nie wiedział. Byliśmy spóźnieni jako tłumacze, jako ludzie poznający tę literaturę o 20 lat przynajmniej. A ja miałem ten przeskok 20-letni do przodu, na bieżąco ją poznawałem. Panie Lechu, a jak pan patrzy na współczesny świat, nie tylko literacki, w ogóle? Właśnie z perspektywy swojego doświadczenia, to właśnie dlatego panu zadaję to pytanie. No, niedawno napisałem taki mały kawałek, parę uwag o końcu świata i jako motto daję tam słowa świętej Łucji, która mówi, że współczesny świat bardziej zasługuje na zniszczenie niż świat sprzed Arki Noego i świat Sodomy i Gomory. To jest może straszne, ale do mnie też to przemawia. Też mam taki jest. No jest to właściwie na krawędzi wszystkiego powiedzenie, ale coś w tym niestety jest. My jak oszaleli pędzimy gdzieś. Właściwie jak te lemingi, które się zsypią. Człowiek w ogóle jest tak skonstruowany. Pan Bóg to w taki sposób stworzył, że człowiek podróżuje przez czas, siedząc tyłem do kierunku jazdy. Prawda? Nie widzi tego, co się wydarzy za godzinę, za dwa dni, za tydzień. Natomiast może ogląda to, co się już wydarzyło. Prawda? I no to jest taka ciekawa konstrukcja właśnie świata specjalnie dla nas stworzonego. Widocznie to sprzyja doświadczeniu, które jest potrzebne, żeby wyprodukować z tego tłumu ludzi parę procent aniołów. Więc a propos produkcji tych ludzi, to ja uświadomię naszym słuchaczom jedną taką rzecz. Wyobraźcie sobie, bo wy sobie wyobrażacie, jesteście zwykle młodymi ludźmi, którzy siedzą w internecie, mają na bieżąco dostęp do wszelkich informacji z tego świata, no dajmy na to. Również do, możecie również zobaczyć... Również do wszystkich kłamstw. Tak, i do wszystkich, do prawd i do wszystkich kłamstw. I możecie również zobaczyć, co pan Leszek Jęczmyk w życiu dokonał. Natomiast ja wam opowiem, jak to praktycznie wyglądało w skrócie. Jako jego przyjaciel taki wieloletni, oglądałem wiele razy, jak on pracował nad tym swoim ogromnym dorobkiem, który wykonał. Zwykle robił to w kuchni, zakładał nogę na nogę, kładł na nodze zeszyt, zwykły zeszyt, obok na stole kładł książkę, brał długopis czy ołówek w rękę i tłumaczył po prostu. Bez żadnego komputera, nawet bez maszyny do pisania, po prostu w zeszycie, ręcznie to robił. Trochę zalałem, bo nogi do tego nie mieszałem. Miałem to, siedziałem na tapczanie, przed sobą miałem stół i pracowałem, dopóki się nie zwaliłem, nie zasnąłem. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję. Do widzenia Państwu. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I zapraszamy naszego kolejnego gościa.
To dla naszych słuchaczy jest niespodzianka. Kolejna niespodzianka dzisiaj, bo całkiem niedawno rozmawialiśmy o książce Marka Huberata, której tytuł zawsze jak mam powiedzieć ten tytuł, to zawsze się wstrzymuję, bo zawsze wiem, że błąd popełnię, zatem oddam głos autorowi. Jaki ta książka nosi tytuł? No, dziękuję Pani. Dzień dobry, chciałem się przywitać najpierw i mówić do Państwa. Książka ma na tytuł Watran Araya. Ileż razy się zaciąłem w czasie audycji. Płomienisty orzeł. To tak. Właśnie to pamiętałem. Gorzej było z ludzkim językiem, a nie w tym dialekcie z Doliny. Tak, no i to jest ta nasza niespodzianka, ponieważ całą audycję poświęciliśmy książce, a teraz mamy autora tej książki, nie tylko zresztą tej książki, mamy u siebie w studio. Zaimprowizowanym, ale jednak jest. No to cóż, dlaczego Marek Huberat tak mało pisze? Bo to jest jedno z prawdziwych pytań, które dostaliśmy mailowo. No to oczywiście nie wiem dlaczego. Może dlatego, że próbuję połączyć dwie kariery. To znaczy nie tylko piszę, ale mam swoją profesję. Zajmuję się nauką. Znaczy jestem fizykiem na granicy biofizyki. Czyli wszyscy ci, którzy do nas pisali w sprawie, żeby coś zrobić, żeby Marek Huberat pisał więcej, no raczej nie, znaczy to się raczej nie uda. O tak to. Ale to jest to bardzo możliwe, trzeba zrobić naprawdę złą ustawę o nauce i szkolnictwie wyższym, która rozwali polską naukę. I wtedy będziemy mieli pisarza do swojej dyspozycji. No jeszcze i całą resztę kadry naukowej, tak bezrobotnej. Ale jest jeszcze jedna szansa. Jeszcze jakbyśmy ci dali emeryturę szybko w miarę, to wtedy byś miał czas. Wiesz co, nie chcę iść na emeryturę. Oczywiście, że jak będzie emerytura, to mnie przemocą wyślą. Chyba profesorowie są jedynymi, którzy muszą iść na emeryturę w wieku 70 lat. Natomiast szczerze ci powiem, że to byłaby dezercja. Mhm. No bo ja w tym momencie mam piątkę doktorantów, to znaczy ludzi, którzy pracują pod moim kierunkiem. No i ja się czuję odpowiedzialny, czy mnie wolno jest pisać, jeżeli zależą ode mnie kariery życiowe niektórych osób. No tak, to już jest. Ale dobrze, to ja jednak... Czwórkę wypromowałem już, rzeczywiście piąta mi już wychodzi, ale to jest kleszczowy poród. A, rozumiem. Czyli jeszcze potrwa trochę. Znaczy nie, no ta dziewczyna już jest tak do 3 miesięcy, mam nadzieję, że będzie. No to błyskawicznie, to będzie szybko. Ale ja, znowu, słuchacze nie wybaczyliby, gdybym tego pytania nie zadał. To idzie na żywca, czy ty wypniesz z tego i zostanie 5 sekund? Nie, idzie na żywca. To niestety albo stety, ale wszystko zostaje. Czy Marek Huberat coś pisze w tej chwili? Fantastyczno-naukowego, albo fantastycznego, albo w ogóle czy coś pisze. Znaczy, beletrystyka. No, skończyłem etap roboty, to znaczy skończyłem dokumentację, którą tam będę wysyłał. Zobaczymy, jak to pójdzie. I właściwie odblokowałem się po 6 latach milczenia. Natomiast słuchaliście mojej relacji dzisiaj z wyprawy na Antarktydę. No to tam siedziałem i pracowałem nad drugą podobizną Balabastrza. Chciałbym, jeśli będzie ktoś chciał wydać ją w wersji 280 stronicowej. Do tej pory była 135 stron. Mhm. Rozumiem, bo mamy autora, który nie pisze szybko. To takie teraz modne, żeby powieść ukończyć w 2 miesiące albo w 3 miesiące. Już kiedy mówiliśmy o Płomienistym Orle, to już podkreślaliśmy, że pisanie tej powieści było rozłożone na wiele, wiele lat. Naście, o ile dobrze pamiętam, naście? Tak, naście. Od 90-tych lat była zaczęta. Ale to jednak, jeżeli chcesz pisać coś, co warto czytać, co ktoś jakoś możesz pragnąć, żeby ktoś chciał przeczytać, sam musisz mieć dystans do tego. I takie pisanie spod sztancy to troszkę jakoś jest dalekie mi, wiesz? Ale właśnie chętnie do tego nawiązujemy, ponieważ tak jak już to dzisiaj mówiliśmy przynajmniej raz, prowadzimy też co drugi tydzień, zamiennie z tą audycją, prowadzimy audycję taką poradniczą, nazywa się groźnie, bo ABW, Antologia Bibliotekarium Warsztaty.
I tam no, niektórzy autorzy, którzy do nas przysyłają opowiadania, które są później czytane na antenie, to zdają się wyznawać taką zasadę, piszmy jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. I to jakby to pytanie stąd się wzięło, że może nie zawsze należy się taką filozofią pisania kierować. No wiesz, trudno mi oceniać, natomiast mogę ci powiedzieć tylko za siebie. To znaczy staram się pisać tak, jak bym chciał, żeby moje książki były wznawiane jeszcze 50 lat po mojej śmierci. Marku, że masz taką ułatwioną trochę pracę, bo dzisiaj zamieniłem dwa pierwsze zdania z twoją żoną. Natychmiast zrozumiałem, że z pełnym uśmiechem zaakceptowała ten fakt, że oczywiście z pisania żyć nie można. Nie wiem na ile, jak długo pracował nad małżonką, żeby to zrozumiała, ale chyba to zrozumiała bardzo dobrze. Znaczy ja późno zacząłem pisać, ja już miałem swój zawód. Wystarczyło nie rezygnować. Tak. No tak. No tak, ale bo... A dlaczego w ogóle zacząłeś pisać? Jak to się stało? Ktoś cię zachęcił? W ogóle był jakiś motyw taki... Nie, no to nic odkrywczego, to znaczy wiesz co, ja po prostu dowiedziałem się, że jest drugi konkurs miesięcznika Fantastyka. Nie miałem pustej szuflady, to znaczy po prostu kiedyś, pisałem o tym wielokroć, ale powtórzę skoro pytasz, bo idzie tak, grzywa i mówię na antenę. Po prostu kiedyś obejrzałem fotoreportaż o zakładzie z bardzo upośledzonymi ludźmi. Gdzieś na Węgrzech, w miesięczniku foto. I to jakieś takie zrobiło na mnie wrażenie, potem tkwiło to we mnie. I napisałem po prostu to opowiadanie. Teraz finał był zadziwiający, bo ja myślałem, że to były czasy komuny. Ja się przypuszczałem, że takie rzeczy są kompletnie ustawione i że nikt na to nie zwróci uwagi. Gdzieś to przepadnie, no wysłałem coś, cześć, prawda? I nie traktowałem tego poważnie. Też Fantastyka była podejrzana, bo to było jedno z czasopism, które się ukazały w czasie bojkotu jeszcze. Tak. Prawda? Tak. I człowiek nie był pewny, czy można ich czytać. Okazało się, że oczywiście są fajni, tak. Że można ich czytać, że to tak. Są uczciwi ludzie, którzy tak. Skorzystali z okazji i przebili się. To była sytuacja takiej niszowości Fantastyki, tak. Która dla władzy nie była żadnym wrogiem, ani raczej partnerem no do, tak, do... Ale każdy człowiek patrzył na to, wiesz... Zgadza. Z dużą... Tak. Z ostrożnością. No i kiedyś wróciłem z pracy do domu i Ewa otworzyła akurat ten list, który przyszedł i mi powiedziała, no to sobie prawie siadł. No właśnie, da się to jakoś słowami opisać, to uczucie euforii, kiedy przychodzi taka wiadomość? To było raczej zadziwienie, no to było dziwne. No ale po tym zadziwieniu, jak już człowiek przyjął do wiadomości... Nie chcę rozmawiać w kategorii emocji, no to raczej spełniło się nieoczekiwane zupełnie. Wiesz, ja nie znałem Maćka, nie znałem Lecha, nie wiedziałem, że to są profesjonalni faceci, którzy są świetni, którzy zupełnie zwyczajnie jakby tworzą masę polskiej fantastyki po mistrzu. Olem wtedy już powoli odchodził, pisał swoje ostatnie rzeczy, coraz mniej jakoś pisał. Szkoda, tak szczerze mówiąc. Jesteś drugim autorem dzisiaj, który o tym mówi, dokładnie prawie tymi samymi słowami. No to wytnijcie to w takim razie. Nie. To będą powtórzenia. To, nie, to wręcz przeciwnie, to raczej potwierdzenie trafności diagnozy. No Patra Naureju jest dedykowany Lemowi, mistrzowi. No. Dlaczego z jakiego powodu dedykowałem? Nie. Bo wydało mi się, że on zignorował kompletnie jedną z możliwości kontaktu. Coś tak jak na tym obrazie Bruegla. Prawda? Ikar, którego nikt nie zauważa, tam coś orzą, sieją, prawda, on tak. Spada. To ja powiem, ten też nie zauważył kontaktu. Ja się od razu uderzę w piersi. Oczywiście, że znałem odpowiedź na to pytanie po audycji, o tym mówiliśmy. Aha. Ale chciałem sprowokować... Ale to nie była ustawka. To nie była ustawka, to była moja wina, tylko moja wina. Ale chciałem zapytać, znaczy chciałem sobie nagrabić, żeby już autor, nasz gość, przynajmniej mnie znielubił kompletnie, to zadam takie pytanie, którego autorzy nie znoszą. Od razu to mówię.
Skąd autorowi przychodzą pomysły takie, jak chociażby w tym Płomienistym Orle? Jak to się dzieje, że w pewnym momencie taka idea się pojawia, takiej planety, takiej odciętej społeczności? Myślałem, że pytanie jest ogólne. Skąd autor bierze pomysły? Nie, bo mam gotową odpowiedź, którą każdy z kolegów zadaje. Z głowy to znaczy z niczego. No tak, a teraz przejdźmy... I właściwie nic nie dodam, szczerze mówiąc. Jasne, ale jakbym mógł poprosić o przywołanie takiego czasu, kiedy się taka idea właśnie takiej odciętej społeczności pojawia. Bo to jest pewien problem, to znaczy to nie jest... Zaczęło od odciętej społeczności. Może odcięta społeczność była domyślana do tego, do zamierzenia innego. To od czego się zaczęło? Od chyba snu Huberatowej, której się coś przyśniło, które ona tego teraz nie pamięta już. Ja za bardzo tego snu też nie pamiętam. Natomiast wydaje mi się, że to było takim kośćcem, to znaczy od tego się zaczęło budowanie całej opowieści. Aha, czyli sny wbrew pozorom... To znaczy te narodziny zmartwych ludzi, tak? Tak, zmartwych. No to jest właśnie to, że ja pamiętam kiedy czytałem, właściwie trudno mówić, że czytałem, bo ja pierwszy raz tę powieść odsłuchałem tak naprawdę jako audiobooka. A ciekawe, jak ten język się słucha, jeżeli ktoś to pierwszy raz słucha. Bo ja próbowałem zapodać czytelnikowi, że w kosmosie nie tylko będzie język angielski w różnych odcieniach z różnych stanów, ale też wyjdą Latynosi, wyjdą tak. Słowianie i spróbowałem wygenerować języki na bazie słowiańskich. Powiem tak. Chociaż tam jest śmieciarnia językowa, z uwagi tak. na strukturę powieści przylatują różni i oni przynoszą różne słowa. Prawda? Więc tam nie ma jednorodności. W opowiadaniach jest jednorodność z tego świata, tych następnych w tobie. Tak. Natomiast w samej powieści nie ma tej jednorodności, ale myśl właśnie była taka. Jak będą ewoluować języki słowiańskie? Ja powiem, kiedy czytałem to na początku, miałem takie wrażenie, kiedy słuchałem. Zgrzytało ci to? Tak, zgrzytało na początku, ale później ja już mówiłem to w poprzedniej audycji, więc teraz mogę spokojnie to powtórzyć, nikt mi nie zarzuci, że tutaj kadzę, wręcz przeciwnie, ale ja się absolutnie wciągnąłem w tę powieść tak, że po prostu błyskawicznie ją odsłuchałem, no bo pierwszy raz już rzeczywiście i to mnie skłoniło, żeby ją przeczytać w dodatku. Ja po prostu wsiąkłem w ten świat, absolutnie, mnie on pociągnął. On mi się wydawał dziwny oczywiście, sama ta idea właśnie narodzin, tych specyficznych, nie opowiadałem książek nigdy na antenie, więc nie, w szczegóły nie będę wchodził, natomiast tych specyficznych narodzin, które tam mają miejsce, na początku się zastanawiałem, czy to by było, ale później to porzuciłem, to w ogóle nie miało żadnego znaczenia, świat mnie po prostu oczarował. I to jest, myślę, chyba ta największa umiejętność każdego pisarza, żeby tak pociągnąć za sobą czytelnika. Ja się dałem pociągnąć. Dobrze się to nagrywa? To będą słyszeć wszyscy? Będą. To kontynuuj. Nie, widzę, że Wiktor się wyrywa, także... Tak jest. Otóż ja miałem też takie dziwne wrażenie, Marku, jak żeś wspomniał o tych... Otóż do tego twojego językoznawstwa słowiańskiego ja... Z pełnym zachwytem zauważyłem, że ty, używając serbskiego, chorwackiego czy jakiegokolwiek języka, właściwie niczego tam nie trzeba dodawać, że to jest w pełni zrozumiałe. Dźwięczy, nie? Tak, to jest w pełni zrozumiałe w każdej chwili. Dalej, później, kiedy przechodzisz nie do słowiańskich, kiedy używasz Hiszpanów czy Portugalczyków, również jest to wszystko zrozumiałe, gdyż to wszystko Bogiem naprawdę na łacinie się opiera na naszym wspólnym rdze pochodny języka. Natomiast co do całości literackiej tych twoich opowieści, to ja muszę ci powiedzieć, że ja jestem absolutnie pełen zachwytu z jednego może powodu. Otóż jest wiele literatury, którą można czytać i się zachwycać, nie? Natomiast po większości literatury przepływa się jednak z pewnym poczuciem świadomości świata rzeczywistego, że no mamy dzisiaj godzina 8 wieczorem, jest tam, jest noc, 18 grudnia albo którykolwiek inny tam no, jakieś... No, tak, mi się to interesowało i to, że jest 15 dzień czerwca 2018. No właśnie, no zwykle mamy takie, mamy poczucie tego wszystkiego. Otóż
w twojej książki można utonąć po prostu w twoich książkach. Traci się kontakt w ogóle z jakąkolwiek realnością, bo się wszystko staje tak wiarygodne w sztafażu, w tej obudowie tego, co ty żeś tam wygooglał w środku. Jak to wygooglał? Z siebie po wiedzy prostu. Nie ma, wiedzy w internecie nie ma, bo nie czarują się przed To ja wiem, nie. To są przecidełka dla ludożerców. Zgadza się. Nic się więcej nie domyślam, jak podstawowe rzeczy. Moje ulubione słowo wygooglanie to nie ma z Googlem nic wspólnego, ale z Googla. To jest taki polski. Szukanie w głowie, tak. No dokładnie. Trzeba coś mieć w głowie, żeby móc znaleźć. A no dokładnie, bo to jest ten problem, że dzisiaj, że przez jakiś czas wymawiano młodzieży, że po co się czegokolwiek uczyć, wszystko jest w internecie. Problem polega na tym, ja to już kiedyś mówiłem, tak, że żeby... wolników do roboty, wiesz? Tak, ale to problem jeszcze polega na tym, że żeby czegoś szukać w internecie, to trzeba wiedzieć, czego szukać. Ale jeśli nawet by było, to trzeba by wiedzieć, czego szukać. Trzeba wiedzieć, czego się nie wie, żeby czegoś szukać w ogóle. Skoro ma się to takie ulotne przekonanie, że się właściwie wszelka wiedza jest dostępna tuż obok, no to wtedy właśnie pojawia się coś takiego, jak się w tej chwili pojawia. No, czyli... A może nasza współczesna cywilizacja chce wychować młodzież wszystkich na Sokratesów, żeby zadawali pytania? Tak, tak, to z pewnością, z pewnością. Ja powiem tak, ja mam... Tak. Zaraz zacznę opowiadać po kolei. To znaczy, na Sokratesów to chyba nie chcę wychować, dlatego, zaraz ci przybliżę, dlatego, że w nauce i szkolnictwie wyższym jest presja na liczebność grup studenckich. Musi być przynajmniej 6 osób w grupie. A Sokrates przez całą swoją karierę miał tylko jednego dobrego studenta. On się nazywał Platon. Platon też przez całą swoją karierę miał jednego dobrego studenta. On się nazywał Arystoteles przecież. Także to nie chce tego zrobić cywilizacja. Raczej podejrzewam, że chce nas wychować na pracowitych niewolników, którzy zmarnują swój czas, który mu się niby daje do wykorzystania, kiedy on może zrobić karierę. Bo tak naprawdę społeczeństwo jest fajnie ułożone. Płacą młodym, znaczy powiem tak, no może nie płacą wprost, ale płacą za to, żeby młodzi się edukowali przez jakiś czas. I wszystko robią, żeby oni zmarnowali swoją szansę. Dlatego, że dobrze płatnych prac i wartościowych pozycji jest niewiele. Natomiast my chyba jesteśmy w ogóle w trudnej sytuacji jako naród. Nas się przewidywało na pracowitych niewolników. No zbuntowali się w pewnym momencie. I ten bunt trwa gdzieś tak od 1990 roku. Prawda? Zobaczymy, z przerwami przetwarza się w różne rzeczy. Jak to się rozwinie, nie wiem. A teraz nie jest tak, jak mówiłeś. To nie ma tu nic szczytnego. Ja to mówię. Dobre miejsca są zarezerwowane. Tak. Wiem oczywiście. Dla innych. No. A ja powiem tak, ja mam po przeczytaniu książki, o której mówiliśmy, miałem tak naprawdę do autora jedną pretensję, że ta książka się skończyła. Ona jest gruba, to jest obszerna książka, ale ona się w pewnym momencie, jak każda, kończy. I chciało się pozostać w tym świecie. No naprawdę, fakt, że później są jeszcze opowiadania, które można z tym światem jakoś powiązać, to prawda. Ale taki, ja do tego ale stopnia... Ale są wcześniejsze, tamte opowiadania. Ale ja do tego stopnia zwariowałem na punkcie tej książki, że ja pamiętam na przykład, jak niektóre sceny, na jakiej autostradzie jechałem, jak słuchałem tej książki. Ja pamiętam, jak jechałem w nocy z Warszawy do Bydgoszczy, i tak dalej, i tak dalej. To świadczy o tym, że gdzieś tam to zostało tak bardzo mocno i że ta książka no, jakoś mnie poruszyła. To była książka jedna z tych, co się pamięta. Ty jechałeś i odsłuchiwałeś, ale ja pamiętam, że... Się nie rozbiłeś. Ja ją czytałem w nocy i po prostu pamiętam ten straszny żal, bo ja ten żal przeżyłem kilka razy tylko w życiu. Przede wszystkim przeżyłem ten żal przy głosie Pana, przy niezwyciężonym Stanisława Lema i przy tych książkach też przeżyłem straszny żal, że on się skończył. Ja się bałem leżały usypanej, szarej, usypanej z popiołu, jak oni odtwarzali z mózgów tych zmarłych. No. Oczywiście, ale byłem takim mądrym Kuberatem. Miałem jeszcze dało mnie z 12 lat czy z 11. Ja tylko jeszcze powiem jedno, że ta książka, to można...
Można powiedzieć, że my tutaj w tej chwili kadzimy autorowi, ale prawda jest taka, że myśmy tę książkę czytali. Ona została nam polecona przez Andrzeja Ziemniaka. No i tak mówimy sobie z Wiktorem, no dobra, to przeczytamy tę książkę. Jak mamy zadaną lekturę, to ją przeczytamy. Dostaliśmy zadaną lekturę. I powiem, że bez entuzjazmu rusza. To jeszcze, co takie, się dziwić, jeszcze, tak, jeszcze taka gruba książka. No tak, ale to tak już w życiu bywa, że jak się coś zaczyna bez entuzjazmu, to się bardzo często kończy z nadmiernym entuzjazmem. Była dobrze zilustrowana. Znaczy, Marta Blachura, która ją rysowała, miała dobry okres i bardzo ładnie ją narysowała. To prawda. Właśnie, w wywiadzie, bo my w audycji, którą prowadziliśmy na temat książki, przytaczaliśmy wywiad, który jest dostępny w internecie, we fragmentach, w którym właśnie była mowa o tym, że jesteś zwolennikiem tego, żeby książki ilustrować. Tak. To jakbyś zechciał powtórzyć jeszcze dlaczego. Mhm. Znaczy, w mojej ocenie, wiesz, porównując z młodym Huberatem, który tam zaczynam czytać, no młody czytelnik nie ma wyobraźni. No, po prostu szczątkową, jeszcze nie rozwinięto. I dobrze narysowane ilustracje potrafią u niektórych osób odpalić, wystartować z wizjami, zupełnie zwyczajnie po prostu. Dlatego zostało mi to i lubię ilustrowane książki. Może sam miałem taką atroficzną wyobraźnię, jak powstawał ze mnie czytelnik po prostu. Natomiast Marta Blachura dobrze narysowała tą książkę. No wiesz, jeżeli mam odkrywać tajniki, to tam nie będę mówił, że ma być lewe światło i tak dalej, ale są dwie rzeczy, które powinny być. To znaczy, w zestawie ilustracji powinna być jedna goła baba i powinien być jeden piękny profil kobiecy. Blachura nie narysowała profilu kobiecego, jest goła baba, ale to wystarczyło, dlatego że te inne rysunki były bardzo fajne, bardzo dobre. To wygląda dynamicznie, żywo i dobrze. To ja się jeszcze czymś pochwalę na koniec naszej gorzej rozmowy. Gorzej opowiadania zilustrowałem, ja wtedy gorszy okres. Niektóre są chybione ilustracje. Ale się jednak pochwalę, bo po audycji, którą mieliśmy o książce naszego gościa, dostaliśmy 3 maile, w których ludzie mówili nam, że nie lubią grubych książek, ale po naszej audycji, jak już tak naopowiadaliśmy, to potem książkę sięgną. Jakąś dobrą energię przekazaliśmy. No i co, sprzedał się jakiś egzemplarz? Nie wiem, my nie sprzedajemy. My tylko polecamy. Znaczy, nakład już jest dawno sprzedany, rozliczony, chociaż chyba Wojtek ma jeszcze jakieś egzemplarze. Chyba ma. Tak, tak. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to do Wojtka Sedenki, ale do Solarisu. Jeśli Wojtek nie ma, to dodrukuje przecież dla niego. A to nie, tak się nie uda, bo to wydawało wydawnictwo literackie, także to Wojtek tak daleko. Musiałby sam to. Tak daleko ręce, dłonie Wojtka nie sięgają. To muszę zacząć negocjować wznowienie. No właśnie, jeżeli wrócę. No właśnie. Dziękujemy bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. Chyba, że jeszcze autor nasz szanowny chciałby coś do ludu, do naszych szanownych słuchaczy coś powiedzieć jakoś. Jakąś refleksję, która nie da się usłyszeć, kogoś nie robicie, tak? Żeby... Nie robimy, szkoda. Szczególnie dzisiaj w tym zaimprowizowanym studiu. Normalnie tak, ale dzisiaj ten sprzęt jest tak troszeczkę połączony. Ale to wiesz co, nie będę wygłaszał jakiejś takiej przemowy, jeżeli zadacie mnie i schodzi jakieś jedno chociaż pytanie, to można ten czas tak wykorzystać. Okay. To jest wartościowsze. Okay. Po prostu wiem z doświadczenia. Lepiej po prostu interaktywnie rozmawiać. Mhm. Dobrze, to ja w takim razie mam pytanie warsztatowe. Nawiążę do tej części drugiej od naszej audycji, czyli do ABW. Co jest pisarzowi potrzebne do pisania? Bo tu też mamy szereg mitów, które się pojawiają, których nam nasi słuchacze nas atakują różnymi dziwnymi teoriami. Ja bym chciał, żeby to jest potrzebne pisarzowi. Prawdziwy pisarz powiedział, co jest potrzebne autorowi do pisania. Więc przez długi czas mojej kariery wystarczała kartka papieru biała. Zaczynałem od lewego górnego końca. Teraz piszę z reguły na klawiaturze, a to się bierze z tego, że ja się nauczyłem pisać 10 palcami. I po prostu nie piszę z szybkością światła, waląc dwoma paluchami, tylko piszę z szybkością swojej myśli. Nie muszę spowalniać myśli, jak piszę. Po prostu patrzę na ekran, na tekst, który powstaje i nie patrzę na klawiaturę. To jest bardzo wygodne i bardzo przyspieszyło mój sposób przekazywania myśli.
Zawsze bardzo prosta techniczna, bardzo prosta techniczna uwaga, proszę, jak niewiele. To może jeszcze jedno zdanie, to znaczy w Stanach i w Kanadzie mają semestr na uczelni zajęć z pisania 10 palcami. Cała populacja kształcona tak pisze. Zawsze wyróżniają, zauważają informatyków z Europy Wschodniej, że walą z prędkością światła 2 palcami w klawiaturę. Widać ponadto to bardzo. Tak tracimy. I to w idiotyczny sposób. Dlatego, że są programy, które pozwalają, tak jak ja się sam nauczyłem, nauczyć się pisać ci 10 palcami. Teraz w ogóle pisanie wychodzi przez te nowe różne aplikacje w tabletach, czy jakieś takie różne rzeczy. Natomiast po prostu masz program, który ci wyświetla literki i wkuwasz na pamięć, jak są klawisze. Po prostu. W 3 rzędach i jeszcze wskazujące palce obsługują dodatkowo. Jak to wkujesz, masz już jak masełko pisać. Co masz uwolnioną myśl, masz uwolnioną. Ależ oczywiście. Super, Wiktor. Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Proszę bardzo. Jak prosta rzecz czasami jest potrzebna do opanowania. Jaka trudna? Tak, roboty paskudnej. Tak. Ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy się uczyłem 10 palcami pisać na maszynie. No, to podziwiam. Ale to masz rozwalone stawy. Bo to nie, na mechanicznej maszynie. Za długo to nie trwało. Nie zdążyłem sobie ich rozwalić. Przeszedłem na klawiaturę komputerową. Trochę się znaki tam zmieniły. Niektóre... No Z zmienione z Y. Oczywiście z niemieckiej przeszedłeś na angielską. Tak, tak. I to jest, ale w sumie dosyć szybko się dostosowałem. To super, że nie zniszczyłeś zestawu. Cóż, dziękujemy bardzo za wizytę. No ja bardzo dziękuję. Naprawdę było nam miło gościć. Szczególnie po, ile nie wiem, 2 tygodnie minęły chyba od audycji, którą prowadziliśmy na Tak, ale tu, wtedy żeśmy odkryli książkę, w tej chwili dopiero odkryliśmy autora i zobaczyliśmy. Co za Nawet po takich reakcjach, widzisz, ty masz bardzo młody umysł, więc ja jako starszy człowiek mam do siebie młodym umysłem. Żądanie takie, jakby Orbitowski Łukasz wygłosił. Pisz, Huberat, pisz, bo to jest twój psi obowiązek. Pogadaj z moimi doktorantami, to jest 5 osób, które w kariery życiowej zależą ode mnie. No, dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu, że wytrwaliście do końca audycji. Audycja nie do końca się kończy, tak to ujmijmy. Zapraszamy jeszcze jednego gościa. Dziękujemy dotychczasowym gościom i zapraszamy kolejnego gościa. Gość u nas już bywały. Bo gościmy dzisiaj Tadeusza Meszko. Witam gorąco. Tak. Gość, który pojawił się w bibliotekarium, no ile to miesięcy? Marzec. Nie? Kiedy? Nie wiem, ja nie liczę czasu. Nie. A, to widać, że ja też nie liczę czasu, bo to był początek maja. No tak. Niemniej jednak, czy coś się zmieniło od tamtego czasu w twoich pisarskich planach, w twoich, nie wiem, zapatrywaniach i tak dalej? W planach nic, w zapatrywaniach nic. W rzeczywistości no, tyle się zmieniło, że książka została wydana i jest dostępna. Jest dostępna. I nie wiem, jak się sprzedaje, ale mam nadzieję, że dobrze się sprzedaje. Też mamy taką nadzieję. Przypomnę, ta książka to Śmieciowi ludzie. Wydawcą jest również nasz wydawca, czyli Bibliotekarium. Ale powiem tak. Chciałbym, żebyś powiedział, my dzisiaj przepytujemy autorów nie tyle o ich książki, co o różne takie warsztatowe problemy, takie związane z pisaniem. I ja wiem, że te problemy, czy te rady, których nam dzisiaj udzielają różni autorzy, to nie są rady uniwersalne. I my to zawsze podkreślamy z Wiktorem, że nie ma rad uniwersalnych w tym fachu. Jednemu pasuje to, drugiemu pasuje tamto. My sobie z tego oczywiście zdajemy sprawę, ale jakbyś kilkoma radami dla młodych pisarzy rzucił, To nie byłoby źle. Ja ci zaraz pomogę, bo to jest zbyt szerokie pytanie. Tak, ja wiem, Tadeusz się trochę spanikował, ale już mówię. Dokładnie. Już mówię, o co chodzi. To będzie widać na YouTubie, jeśli wkleimy to nagranie. Tak. Okej, ale dobrze, to ja zapytam. Siadasz przed kiedyś kartką papieru, dzisiaj klawiaturą? Nie. Nie. Tu zaczynamy. To jak się zaczyna pisać? Do dzisiaj siadam przed kartką papieru. Leży jak wyżyt taka pusta kartka i po pół godziny zapiszę sobie jakieś tam zdanie.
że, no nie wiem, facet zakochuje się w kobiecie. Sobie później przez następną godzinę nic się nie dzieje na kartce, bo w głowie sobie zacząłem się zastanawiać, no dobrze, ale jaki facet, jaka kobieta, w jaki sposób się zakochują. Więc to jest taka gonitwa myśli i zastanawiając się, po następnej godzinie zapisuje zdanie, że on jest piękny i młody. No i później znowuż kartka jest pusta przez następną godzinę. Dalej sobie myślę. No nie przedłużając, pod koniec patrzę, chciałbym przeklnąć, ale mówiąc tak bardziej bez przeklinania. O kurczę, to właściwie to, co napisałeś, to jest bez sensu. Trzeba to zacząć od nowa. Kładę się spać, sobie śpię i w śnie mi na przykład przychodzi coś do głowy. Ależ ci pisarze marnują czas, rany po prostu. Siedzi kilka godzin, kilka zdań napisze. No 6 albo 8 godzin siedzę przed tą kartką i nic. I ten sen mi przychodzi i wstaję, kurczę, taki o 4-3 mam ranem. Wstaję, mówię, kurde, muszę to zapisać. A tak stwierdzam, no nie, to jest bez sensu. Więc znowu się kładę spać, sobie dosypiam tam do 8 rano, następnego dnia wstaję, pracuję zawodowo i o 15, 16 albo 17 znowu wstaję, siadam przed tą kartką pustą albo już tam pokreśloną i znowu się zastanawiam, kurde, no dobra, no facet zakochuje się w dziewczynie i co dalej. I wiesz, i tak to potrafi... I tak mija dzień za dniem. Tak, dokładnie. Miesiąc za miesiącem. Ale wiesz, ale są takie chwile, że nagle widzisz tą sytuację i okazuje się, że w ciągu 15 minut potrafisz napisać 3-4 strony. A, i to jest ważna informacja, żeby już tak nasi słuchacze nie podupadli na duchu, właśnie tak się powinno kończyć, tak? Tak się powinno kończyć pisanie, no takie wstępne pisanie, no tego... Nie, no bo musisz jednak, zanim zaczniesz pisać, to musisz jednak mieć to jakoś ułożone w głowie, wiedzieć do czego zmierzasz. Więc nie ma czegoś takiego, jak ty powiedziałeś, że siadam przed klawiaturą albo siadam przed czystą kartką papieru i mówię sobie, napiszę powieść. Znowu chciałbym przekląć, ale powiem mniej dosłownie, to jest nic niewarte. Nie. Najpierw musisz sobie w głowie myśleć, że chcę powiedzieć o takiej dziewczynie, o takim chłopaku, którzy się w takiej sytuacji, i mam na myśli taką to konkretne jakieś tam osobowości czy sytuacja, dopiero kiedy ty wiesz to dokładnie, to wiesz co napisać i jak to napisać. Znaczy jak to jest może jeszcze inna sprawa, bo możesz to ująć w formie, nie wiem, komedii, romansu, albo Wiktor, podpowiedz mi tam czego. Science fiction. Więc oprócz tego, że chcę to powiedzieć, to musisz wybrać jeszcze formułę, w jakiej chcesz to powiedzieć, którą uznajesz za najbardziej trafną, żeby przekazać te twoje myśli. To będzie dobry punkt wyjścia, żeby pokazać pewne, jak mogą daleko sięgać różnice. Powiedzieliśmy na początku, że nie każda recepta jest dobra dla każdego. Z tego co pamiętam, to Wiktor postępuje bardzo podobnie. Też najpierw kitłasi wszystko w swojej głowie i w pewnym momencie, jak już tam jest ta masa krytyczna przekroczona, to dopiero cokolwiek zaczyna popisywać. Nie, czy się to, mylę? To znaczy może i tak, może nie, ale wiesz, to co tutaj Tadeusz mówi, to bardzo mi przypomina moją teorię taką główną powstawania w ogóle jakichkolwiek dzieł. Otóż dzieła powstają przez przemyślenie oraz przez olśnienie. Przemyślenie można w jakiś sposób opisać po prostu. Można to udokumentować, że myślałem, połączyłem to z tym i tak dalej. No i wyszła mi pewna konstrukcja. Natomiast olśnienia Bogiem naprawdę nie można w żaden sposób opisać. Pokazać. Co to jest? Spadło z nieba, stanąłem nagle przed drzewem, zobaczyłem wróbla i już wszystko wiem o mojej powieści, nie? Marek, przepraszam, Wiktor, ja mogę ci powiedzieć po części, czym jest olśnienie. Olśnienie to jest właśnie pewna chwila, kiedy twoje doświadczenia układają się w jakiś wzór. I to jest, może się wydarzyć w czasie snu,
Albo w czasie jakichś tam nudów, tak, złości i tak dalej. Ale warto powiedzieć, że to olśnienie to jest jakby utwór w pigułce. To znaczy w tym momencie olśnienia nagle dostajesz zręby tego swojego przyszłego dzieła. Czy on, obojętnie czy ono będzie miało 400 stron, czy 10 stron. Tak. Nagle o nim wiesz bardzo dużo. Nie tak, mówię wszystko. Jest taka scena kluczowa, która wokół której później zaczynasz budować narrację całej książki. Ale powiedziałem o różnicach, to chciałbym też powiedzieć, że ja na przykład, w końcu przykład mi najbliższy, nie potrafię tak jak tutaj obecni dwaj panowie, czyli na przykład Wiktor, czyli na przykład Tadeusz, przekitłasić sobie tego w głowie. W głowie to mi się takie krótkie rzeczy jakieś drobne pojawiają, techniczne. Natomiast... Ale przecież to nie jest tak. Przecież my też nie kitłasimy tego w głowie. Nie tylko wiem. Marek, no ale to jest tak samo. Ale ja muszę tak usiąść przed kartką i ja zapisuję swoje myśli. Dobrze, w porządku. Dokładnie. My też zapisujemy, przynajmniej ja zapisuję i później patrzę przez właśnie 3-4 dni na to. Nie wiem, o co kurczę mi chodzi. A w końcu rozumiem, o co mi chodzi, tak jak odczytanie hieroglifów. To trochę inaczej. Nie tak, do końca, bo on mówił, że on zapisuje swoje myśli, ja zapisuję swoją bezmyślność. Aha. No to, przepraszam, przyznaję się, bije się w piersi, ale wiesz, wiesz, o co chodzi. W pewnym momencie, nawet czy to są myśli, czy to jest bezmyślenie, nagle stwierdzasz, że widzisz, o kurczę, to właśnie o to mi chodziło, to jest to. To jest to, tylko że jak ktoś by wziął do ręki tę kartkę, której ja zapisuję swoje bezmyślenie albo myślenie, no to by uciekł. Uciekł albo przynajmniej skierował mnie do jakiegoś zakładu zamkniętego, bo tam się pojawiają rzeczy tak sprzeczne, przedziwne i głupawe, że się czasami Dlaczego ja powiedziałem o tym, że piszę na kartce, że facet zakochał się w dziewczynie? Pamiętam, nie wiem kto to po raz pierwszy użył, ale to jest taka anegdota o pisarzach. Mam takie dwie albo trzy ulubione anegdoty o pisarzach. Zdradzę wam tą pierwszą. Właśnie facet się żali, taki pisarz, że mówi, no kurczę, mam takie wspaniałe pomysły, no ale w czasie snów. A jak się budzę, to nic nie pamiętam. No i psychiatra mu mówi, to niech pan weźmie kartkę papieru i tam ołówek czy długopis i się przebudzi tego snu i zapisze to. A mówi, no dobra, spróbuję. No i facet, ten pisarz potencjalny, znowuż przeżywa sen. Kurde, ale wspaniała historia. I znowu nie zapamiętam, ale sobie przypomina, aha, ale przecież mam kartkę i długopis, zapiszę. Zapisał i dalej sobie spał, budzi się rano. Ojejku, miałem taki wspaniały sen. Ale przecież miałem kartkę i długopis zapisałem. I patrzę na tą kartkę, a tam jest zapisane, chłopak zakochuje się w dziewczynie. O, tak, bo to jest właśnie to, o czym kiedyś dyskutowałem na jednym ze spotkań, nazwijmy go autorskich, kiedy próbowali mi młodzi ludzie powiedzieć, że na przykład należałoby pisać w stanie upojenia alkoholowego, albo pod wpływem jakichś narkotyków. I ja troszeczkę bezradnie próbowałem wytłumaczyć, że narkotyków nigdy nie próbowałem, natomiast w stanie nawet lekkiego rauszu pisze się źle, a w stanie większego rauszu pisze się po prostu beznadziejnie. Bo to, co nam się wydaje takie wspaniałe, takie nośne, takie kurcze, tak świetnie sformułowane, jak się czyta następnego dnia, to w zależności od tego, co ma kto słabe, to go przynajmniej zęby bolą. Przynajmniej zęby, ale mogą też inne partie ciała również zaboleć. Bo to niestety nie jest tak, że jeśli coś nam się wydaje w tej chwili euforii takie wspaniałe, takie cudowne, ono takie samo będzie po tym, kiedy już wrócimy do stanu zwykłej świadomości. Na ogół się to nie potwierdza po prostu. Ja jak was tutaj słuchałem, na chwilę się oderwałem, tak powiem, za światy i... Ja tylko zdradzę, że ale przy okazji pomiętoliłem papierosa, bo już ten czas na tak, tak. Ale wyrwałem się w zaświaty i wyobraziłem sobie sytuację, że jaką tak jednak racjonalnie czytelnikowi jakiemukolwiek albo potencjalnemu pisarzowi wytłumaczyć proces powstawania powieści w najprostszy sposób i chyba wymyśliwym. Otóż należy, po pierwsze, jeżeli się chce coś pisać,
to mieć świadomość tego, czym się dysponuje po prostu, nie? Czym się rozporządza. I w zamyśle na przykład, ja to sobie wyobrażam w ten sposób. Mam dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu, nie? Jak je połączyć, nie? No to zbliżam je ku sobie. Robi z tego magię albo fizykę. Poczekaj, spoko, do tego dopiero dojdzie literatura. Łączę je, no i w końcu po wielkich trudach konstrukcyjnych mam molekułę wody, prawda? Co dalej? A dalej zaczyna się wszystko dopiero. Kołysanie rzek, szelest fal, krople ściekające po deszczu, szron zakrytający na oknach, ale wszystko się z tej cząsteczki wody. Z tej cząsteczki wody po prostu. Bez pełnej świadomości konstrukcji tego na początku, na przykład science fiction jest niemożliwa w ogóle. No to ja zadam Ci tak zwane pytanie trudne. Jakbyś miał to przetłumaczyć na praktykę, to jak to powinno wyglądać? Bo poetycko zabrzmiało świetnie. Nie, to jest proste. Najpierw jest pomysł, tak. Albo jakaś zadra, która tak. Cię tak dręczy, że musisz coś o tym powiedzieć, tak. a później układasz do tego te strumyki, ten szum wody i tak dalej. Co posiadasz? Posiadasz wiedzę o dziewczynie i pięknej dziewczynie i pięknym chłopcu, to ją wykorzystaj, ale najpierw sobie uświadom, kim jest ten chłopiec, jakie walory ma ta dziewczyna w przeciwieństwie do wszystkich innych na świecie po prostu, no i dalej coś z tym zrób, jak to będzie szumiało. I jeżeli to ma być powieść, to jaki jest konflikt między nimi, różnić się czymś. Na miejscu wszystkich naszych korespondentów z ABW, ja bym uważnie słuchał tego odcinka audycji i tej końcówki audycji, bo ja myślę, że tu wbrew pozorom, w lekkiej formie padło kilka bardzo ważnych uwag dla wszystkich, którzy chcą pisać, jak sobie to dobrze przemyślą i przetransponują na swój użytek, bo to też nie jest tak, że gotowe recepty da się zastosować jeden do jeden. Ja słucham, chociaż jestem autorem już tam od kilkudziesięciu lat, słucham waszej audycji ABW i jak was słucham, to sobie stwierdzam czasami, o kurde, rzeczywiście mówicie prawdę. Ale chciałem teraz powiedzieć coś innego. Nie ma problemu, my z Wiktorem możemy porozmawiać i właśnie zdradzić jeszcze o wiele więcej takich tajników zawodowych. Ja się tego nie boję, że powiem jak to robię i tak dalej. Wiktor też się przecież tego nie boi. No to dobrze, to ja to już tak, ponieważ pora późna, no to sobie przynajmniej jedno takie pytanie jeszcze zadajmy, natury technicznej, pisarskiej. Kiedy wiecie, że skończyliście? To wbrew pozorom się wydaje takie proste. Powiesz pierwszy? Stawiamy ostatnią kropkę i jest gotowe dzieło. No tak, ale chyba nie do końca. To kiedy macie to głębokie przekonanie, że to już jest ten etap, że już napisaliście tyle, że można to dać, no jeśli nie szerokiemu czytelnikowi, no nie, jakiś taki szeroki czytelnik, to nie, szerokiemu gronu czytelników, to, a kiedy, powiedzmy, nawet tym beta czytaczom, o których kiedyś mówiliśmy, a kiedy, nie, jeszcze nie teraz, teraz jeszcze nie jest gotowe, bo jeszcze tego, albo czegoś tam brakuje. Jest taki etap, czy to się zupełnie intuicyjnie wyczuwa? Ja chyba mam taki etap, to znaczy po prostu jak ja już mam absolutnie dosyć tej książki, tego tematu, to ten temat zwykle również ma dosyć mnie po prostu, nie? I te nurty się zbiegają, nie? I zwykle się okazuje to właściwym momentem. Jeśli ja pociągnę dalej, to już jest nie to. Jeśli zatrzymam się wcześniej, to też jest jeszcze nie. To musi się... Tak, żebym ja się wyżygał do końca i ten temat właściwie również był zaspokojony. Wyżygał już, nie chciał więcej żygać. Nie chciał, tak, no. Tak. I wtedy mam pełny komfort po prostu, że jest Marek, to jest właśnie trudno określić, to jest bardziej takie intuicyjne, jak Wiktor mówi. Powiem jedno, z pewnością nie jest to, że kiedy piszemy ostatnie zdanie w książce. Tak, bo często jednak się zaczyna od tego, że finał się pisze na początku.
Ja tylko powiem, że tego rodzaju sytuacją, czy tego rodzaju myślą, jak powiedziałeś przed chwilą, sprzyjają na przykład fantazje Kinga, bo na przykład w książce Kinga pewien autor kończy, stawia ostatnią kropkę, otwiera szampana, bo właśnie skończył książkę swoją i pije tego szampana, to taki ma zwyczaj, że jak skończy książkę, pije szampana, bo postawił ostatnią kropkę. Ja piję Metaxę. Tak, tylko powiedzieliście, no tak, ale nie po postawieniu ostatniej kropki tam. No właśnie, zwróciłeś na to uwagę, że to nie jest ten moment, w którym się stawia ostatnią kropkę w potencjalnie ostatnim zdaniu, bo to jest potencjalnie ostatnie zdanie. Kto wie, czy jeszcze jakieś tam nie przybędzie. Tylko koniec jest jednak w innym momencie. I to warto wziąć to pod uwagę i nie karmić się tymi fantazjami, że po prostu człowiek pisze, stawia kropkę i jest koniec. Tylko postawienie kropki również bardzo często nie znaczy niczego. To znaczy daje nam na przykład oddech na dzisiaj albo na tydzień wolnego nad jakimś jeziorem mazurskim. Natomiast właściwie postawienie kropki to właśnie rozpoczyna etap czytania na nowo tego, co się napisało. Jeśli się tego nigdy nie zrobi... Ojejku, to jest najgorszy pracy nad książką. Czytać, co się napisało. Nie, ale właśnie, widzicie panowie, to fajnie wychodzi dzisiaj pokazanie, jak wszyscy są równi. Bo ja uwielbiam ten etap. Uwielbiasz? Tak, zaraz powiem, co najbardziej w nim lubię. Czytanie po raz kolejny tego samego nie jest fajne, ale poprawianie tego idioty, który nazywa się Żelkowski, który zrobił takie błędy, jest, wierzcie mi Państwo, fenomenalną zabawą, przynajmniej dla mnie. I zobaczcie Państwo. Ja się wtedy wkurzam na samego siebie. No właśnie. Jak mogłeś to źle tak napisać? No właśnie. I to jest właśnie ciekawe, że każdy autor ma swój sposób pisania. To tak to wygląda. Ja po prostu ten etap uwielbiam. To chyba nie wypływa z żadnego masochizmu. Czy chcesz powiedzieć, każdy autor powinien poprawiać swoją książkę. No to oczywiste, ale... Ale ty mówisz przy tym, że czujesz satysfakcję jakoś, a ja czuję do siebie po prostu wstręt. Ja nie wiem, ja jako autor mogłem napisać tak głupio to zdanie, zły szyk w ogóle i nie... Ja nie wiem, czy to jest kwestia satysfakcji odczuwanej. To jest kwestia mimo wszystko pewnej zabawy, bo ja widzę tego biednego Żelkowskiego sprzed kilku tygodni albo czasami miesięcy, który coś tam bredzi, a ja mu to ciach i poprawiam. I to jest naprawdę niezła zabawa. Ja ten etap lubię. Ja ten etap lubię. Ale to pokazuje tylko, że nie ma prostej recepty na pisanie. I tak nam się audycja bibliotekarium trochę w ABW przekształciła. Ale ja się tu, Marku, wskażę sobie, bo otóż pewne stwierdzenie, które tutaj było, otóż stwierdzenie, Marku, że każdy właściwie pisarz na swój strój, że tak powiem, czyli może to i tak dalej, w pewnym sensie załatwia problem i rozgrzesza wszystkich z wszystkiego. Otóż mi się wydaje, że tak dokładnie nie jest. Nie jest. Nie? Nie jest. Są pewne zasady nadrzędne, ogólne, których my sobie nie uświadamiamy. Fajnie, że to powiedziałeś. Które nie są właściwie czas do zdefiniowania, bo jakby to powiedzieć, w tych szkółkach amerykańskich jakoś się nie udaje wyprodukować tych wielkich pisarzy. Natomiast my na przykład tu spotykając się z ludźmi, którzy pisali książki, tą wspólnotę w rozmowach, jak żeśmy pisali, jak żeśmy tworzyli, my ją odnajdujemy, czyli ona jest jakaś tam. Ale jest trudno definiować. Trudno do zdefiniowania. No. Szanowni Państwo, wszystko dobre, ale nawet to najlepsze kiedyś się kończy, no to właśnie chyba jest ten moment, kiedy powinniśmy audycję skończyć. To nie była łatwa audycja. Dużo zawdzięczamy w tej audycji naszemu ostatniemu gościowi, bo gdyby nie jego wysiłek, przyprowadzanie tutaj gości. Ale to była przyjemność. No to ja nie wątpię. Ja bym ci doprowadził jeszcze z 20 innych osób. To ja nie wątpię, że to była przyjemność. Ale ja wiem, że bardziej te osóbki. Ale jednak była to... Ale jednak była to praca do wykonania i za to dziękujemy Tadeuszowi. Bo gdyby nie on, to niektórzy to goście by po prostu tutaj nie dotarli. Więc chwała mu. Chwała. Dziękuję. Cieszę się, że mogliście porozmawiać z wieloma osobami i na następny konwent już 26
Festiwal Fantastyki, także przyjedziecie. Bo słuchajcie, to jest jedyna taka prawie chyba w Polsce impreza, gdzie z pisarzami, czyli z nami, można porozmawiać. To nie jest tak, że przychodzicie do stoiska, a tam 500 osób czeka, żeby ktoś tam podpisał. Nie, tu się spotykamy, tu sobie gadamy. Przy piwie to nie wiem, czy wolno tak mówić, ale gadamy po prostu. Przy piwie. Gadamy do białego rana, później wstajemy i znowu gadamy i to są takie wspaniałe 3-4 dni. A w tym czasie jest mnóstwo zorganizowanych imprez. Nie, no są spotkania. Doskonale, że tak powiem, elastycznie. Tak. Także zapraszam Was wszystkich do Niedzicy w przyszłym roku. Albo Niedzicy, bo jeszcze Wojtek nie jest pewien. Podobno ten remont jednak się przedłuży. To w takim razie do Mierek zapraszamy. Takiej audycji jeszcze w historii bibliotekarium nie było, żebyśmy mieli aż tylu gości. I to gości, aż nie wiem jak tam, tej klasy, po prostu tej klasy. Dlatego, no cóż, postaramy się za rok powtórzyć, jeśli się uda. Kiedyś w archiwach jakiegoś YouTube'a czy coś... Nie no, Radia Paranormalium. Radia Paranormalium. Ta audycja będzie kultowa. Tak jest. Oby. No to cóż, dziękujemy w takim razie za uwagę. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy Państwu dużo dobrej rozrywki. Tylko tytułem jeszcze takiego kronikarskiego, a właściwie wyprzedzającej informacji, powiem, że za 2 tygodnie będziemy również rozmawiać o fantastyce naukowej. I o pewnej bibliotece. Niech to tak zabrzmi enigmatycznie. Po raz kolejny za dużo nie powiem, bo to taka drobna niespodzianka kolejna. Ale myślę, że wszyscy ci, którzy lubią fantastykę naukową, warto, żeby po tę audycję sięgnęli, czy to na żywo, czy to później odsłuchali, po prostu ją odsłuchali, bo o tej fantastyce sporo sobie porozmawiamy z ludźmi, jak najbardziej kompetentnymi. Będziemy mieli gości, nie tylu co dzisiaj, ale za to dwóch całkiem znacznych i całkiem zorientowanych gości, bo to chyba też jest ważne. Cóż, dziękujemy Państwu bardzo, polecamy się. Za tydzień oczywiście kolejne ABW, zapraszamy, kolejne opowiadania. Kolejne nasze zrzędzenie na temat tych opowiadań i nie tylko. Ja się wtrącę. Dobranoc i żałujcie, że nie jesteście z nami. Tak jest. Dobranoc. 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 Dobra. Dobranoc, panie Marku. Ja lecę w dym. Dobrze? Leci już palić. Dobranoc. Dzięki, Marku. Tadeusz też leci w dym. Dzięki. Tak jak mówiłem, normalnie chyba się upije, że się ta audycja udała i że wszystko pasowało i że to się jakoś udało z drobnymi tylko tam przerwami, to naprawdę nieistotne. Wierzę, że uda Ci się to tam w miarę sprawnie połączyć. Także super, że to wyszło.